bardzo. Proszę Państwa, zaczynamy. Dzień dobry Państwu. Za chwileczkę będziemy, ale ponieważ zawsze zaczynamy te nasze spotkania z cyklu Konstytucja dla Wszystkich od preambuły, to poprosimy Państwa, żeby wszyscy wstali, gdyż Pan preambuły. Proszę Państwa. Sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i niepodzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzące z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego Polski. Wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość, wypełnioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie narodu i ogólnoludzkich wartościach. Nawiązując do najlepszych tradycji pierwszej i drugiej Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku. Złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie. Świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra rodzinnicy. Pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej ojczyźnie łamane. Pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa, oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznego oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkich, którzy dla dobra III Rzeczypospolitej tę konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej. Wiecie, że ukończył aplikację sędziowską.
była pełnomocniczką Rzecznika Praw Obywatelskich do spraw praw ofiar przestępstw. Ale jeszcze jest aspekt, który dla mnie jest ważny. Pani profesor była założycielką Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej. Chciałam pana uprzedzić, bo oczywiście nie byłam założycielką Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej. Ale takie informacje są nie, to jest ciągle źle. Ja byłam współzałożycielką Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej. To ma ogromne znaczenie. Również dla naszego spotkania. Ja sama bym nic nie zrobiła. Potrzeba było co najmniej 15 osób. I wśród tych 15 osób były naprawdę wybitne prawniczki i nieźli prawnicy. I mimo to Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej miało 4 razy zwracany statut, bo było niezrobione zgodnie z przepisami. Co pokazuje, że tak naprawdę uczenie się tworzenia organizacji jest ciężką sztuką, którą zaczęłam po roku 89, a tak naprawdę po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, bo to stowarzyszenie pierwotnie zostało powołane tylko w jednym celu. Ja się tam przez przypadek, jak się państwo zapytacie, to ja opowiem. Widzę, że kurczę, zaraz zacznę gadać za dużo i pana nie robi przyszłości. Nie, ale to jeszcze które polegało na tym, bo to jest część też tego, co my tutaj robimy. Ja zupełnie przez przypadek zostałam zaproszona w Chicago, nie w Chicago. Pracowałam wtedy na Washington College of Law, American University. Wspaniałe miejsce, bogate. Semestr kosztował, to było 20 lat temu, 22 tysiące dolarów, więc bogaci ludzie, bardzo pracowici. Ja w ogóle nie miałam problemu, żeby zadać studentom 20 stron do przeczytania, 40 stron do przeczytania. Jedyny problem miałam, żeby też z nimi być i nadgonić. I któryś raz poproszono mnie, żeby pojechać do San Francisco i powiedzieć, jak wygląda tryb uczenia prawników. No to pojechałam na ten wykład, bo bardzo ciekawie, po wykładzie sobie siedzę na ostatnim piętrze hotelu, dobrego hotelu z pięknym widokiem na San Francisco. Podchodzi do mnie taki wielki facet i mówi, czy ja bym nie mogła w niedzielę przyjść na spotkanie street law, uliczne prawo, tłumacząc na prosto, i wziąć udział w tym takim pierwszym spotkaniu. Ja nie wiedziałam, jak się wtedy mówi, spadaj. I powiedziałam oczywiście bardzo chętnie, ale obiecałam sobie, że ja tam pobędę pół godziny i koniec. I idę. Poszłam, już tego pana nie było, był profesor Richard Ross z Georgetown University i po pół godziny zauważyłam, że jestem najbardziej zaangażowana. I przez pół roku zostałam jako uczestniczka zajęć prowadzonych przez profesora Richarda Ross. W tym czasie prowadzą zajęcia z kryminologii, tej samej kryminologii, którą uczyłam na Uniwersytecie Warszawskim. Ja tę samą kryminologię uczyłam w Ameryce i dopiero tam zrozumiałam, że to jest głupota, bo o ile ta kryminologia w głównych partiach, które uczyliśmy tutaj, taka szkoła chicagowska, pasuje świetnie do właśnie Chicago, pasuje świetnie do Nowego Jorku, pasuje do Los Angeles, to już nie pasuje do Bloomington, a na pewno nie pasuje do Warszawy nad Wisłą. Więc tam się nauczyłam, że ucieczka przed rosyjskim wpływem, bo my żeśmy oczywiście uczyli amerykańskiej kryminologii po to, żeby nie uczyć rosyjskiej, która była dość tęta, jako że zakładała, że ludzie popełniają przestępstwa ze względu na rezydua. To znaczy, w komunizmie nie powinno być przestępczości, a jak jest, to są te popłuczyny poprzedniego systemu. Mniej więcej ten sam tekst, który w tej chwili wykorzystuje Piotr Kaczyński i cała jego ekipa. Mniej więcej te same, to jest głupie tłumaczenie. Natomiast tam, będąc jednocześnie na wykładach u siebie, w tym American University i ucząc naprawdę wspaniałych, młodych prawników i prawniczki, głównie prawników i głównie białych, i uczestnicząc w zajęciach w Georgetown, ja zobaczyłam, co się dzieje. W Georgetown to wyglądało tak, że street law wygląda w ten sposób, że przychodzicie państwo do klasy i ja po 7 minutach muszę skończyć gadać. Bo po 7 minutach my już wiemy, jeżeli robimy prawo konstytucyjne, no to dobra, to jaki konkretnie problem z tego prawa konstytucyjnego? Bo ta preambuła się nadawała na rozłożenie na wiele, prawda? A jeżeli to będzie coś z rodzinnego prawa, albo coś z małżeństw jednopłciowych, no to dobrze, to teraz rozkładamy. Gdzie jest początek? Jakie praktyki trzeba przyjąć?
w jaki sposób trzeba się dobić, żeby to się stało, czyli przechodzimy na praktykę i przechodzimy na to, żeby to robić nie metodą wykładu, gadaniem, tylko scelta, kazus, quiz, tysiące różnych rzeczy. Wszyscy w tym uczestniczą. Nikt się nie nudzi, ale jednocześnie uczymy studentów i studentki tego dwóch pierwszych rzeczy. Dopóki nie potrafisz powiedzieć prostymi słowami, o czym mówisz, to nie wiesz, o czym mówisz. Po drugie, naucz się mówić nie wiem. Jeżeli ja jestem ekspertką w jednej, drugiej, trzeciej sprawie, to nie będę ekspertką w czwartej, piątej i szóstej. Czyli jeżeli Państwo pójdziecie do okulisty, nie będziecie go pytać o swoją kontrolę, prawda? I z prawnikami i prawniczkami jest podobnie. Czyli zgrywanie, używanie języka nadętego i wypełnionego łaciną po to, żeby udawać mądrego, to jest coś, co nie służy dobrej komunikacji. Jeżeli takich prawników spotykacie na swej drodze, zmiatać. Bo oni się będą sadzić, będą z Was zgarniać kasy, ale nie będą Wam pomagać. Prawnik i prawniczka mają z Państwem rozmawiać w sposób zrozumiały. Druga rzecz, ja nie muszę... To były dwie początkowe rzeczy, ale dodatkowe rzeczy to było to, żeśmy przygotowywali tych studentów do tego, żeby oni z tą wiedzą poszli dalej. Czyli poszli do więzienia, poszli do szkoły, potem to się wysyłało na wszystko. Ale to jest właśnie to, z czym ja przyjechałam później ze Stanów Zjednoczonych i bardzo mi zależało na tym, żeby to ruszyć na uniwersytecie. I na uniwersytecie mi powiedziałam tak, jak znajdziesz kasę, jak znajdziesz ludzi, jak znajdziesz czas, to proszę bardzo. I na początek to było w porządku. Po 12 latach to już nie było w porządku. Ale przez te 12 lat my żeśmy ten program prowadzili w bardzo wielu szkołach w Warszawie i w paru miejscach w Polsce, w bardzo wielu zakładach karnych, przygotowaliśmy bardzo dużą grupę nauczycieli do prowadzenia tego i dawaliśmy im know-how. I gdybyśmy nie przerwali tego w roku 2007-2008, bo już nie miałam siły, to prawdopodobnie bylibyśmy dzisiaj w innej rzeczywistości. Natomiast, więc to jest moje poczucie, wyznanie winy, bo ja myślę, że naprawdę, gdyby tego było więcej, ludzie by inaczej funkcjonowali. Bo w pewnym momencie zatrzymani uczniowie nieprawidłowo przez policję dali nam znać, że są nieprawidłowo zatrzymani. Ja napisałam do szefa policji, proszę pana, jeżeli pana policjanci nie potrafią się komunikować i nie wiedzą, jak wyglądają przepisy, to my ich możemy nauczyć. Ale jeżeli myślą, że młodzież nie wie, jak się policja ma zachowywać, to ja pana informuję, że młodzież wie, bo my ją uczymy. I za jakiś czas dostaje wezwanie do Pałacu Mostowskich i pan szef ówczesnej policji, Ryszard Siewierski, mi tak, to proszę, to proszę pani, to na początek macie 2,5 tysiąca do przeszkolenia. I my te 2,5 tysiąca, ja dostałam zgodę od uniwersytetu, żeby to robić na uniwersytecie i przychodzący policjanci za każdym razem, oni byli w grupach po 20 osób, grupa przygotowywana młodzieży i ludzi, z którymi pracujemy, na moje barki może być tylko 20 osób, nie więcej. Jest taki pan, który się nazywa Mark White Mason, jest na Uniwersytecie w Durbanie w Południowej Afryce i on to robi dla 600 osób. On jest genialny i ma 60 takich asystentów, którzy z nim pracują. My tutaj nie mamy takich możliwości. I on był dziekanem Wydziału Prawa i robił to, że na piątym roku pół studentów było w Street Law, pół studentów było w normalnych klinikach prawa, takich life klinik, a potem się zmieniali, czyli wszyscy przez to przechodzili. Wracając tutaj, początek był za każdym razem tak, po cholery nam to wszystko, zachciało się, jakieś szkolenia na uniwersytecie, lepiej by broń nam kupili. I tak każda grupa przez pierwsze 15-20 minut reagowała, nawet nie. Po 20 minutach, kiedy zaczęliśmy z nimi pracować, okazywało się, że policjanci mają podstawowe problemy. Często są spoza Warszawy, zarabiają mało. Traktuje się ich jak gorzej, już nie chcę porównywać do innych zwierząt. W każdym razie nie są dobrze traktowani. Są opieprzani za byle co, są traktowani przez szefów niegodnie, warunki pracy mają fatalne, a często będąc spoza Warszawy, jak ktoś ich pyta o miejsce, gdzie się udać, jak pójść, to oni podejrzewają, że ktoś ich chce po prostu śmieszyć. Więc po pierwszej takiej turze wszyscy policjanci dostali mapę i informacje, jak z tej mapy korzystać, żeby informować. Po drugiej turze, żeśmy zrobili szkolenie dla szefów, że jeżeli oni mają problemy ze sobą, to powinni być gdzie indziej, a nie wyżywać się na swoich ludziach, ponieważ policjanci często odchodzą z pracy, ale powiedzieli, ja się ich zapytałam, a co by się musiało stać,
żebyście panowie i panie chcieli w tej policji zostać. Jaka była odpowiedź? Szefostwo. Porządek. Nie. Porządek. Nie. Szacunek. A jak wyrażamy? Oni powiedzieli, to bardzo ładnie, że jeszcze państwo nie powiedzieli kasa, bo nikt nie mówił o kasie. Oni powiedzieli tak, dostajemy, ja powiem opieprz, oni powiedzieli inne słowo. Jeśli cokolwiek zrobimy źle, natomiast nigdy nikt nam nie podziękuje i nie da dobrego słowa. Dobre słowo to było to słowo, które się nazywało. Ja o tym mówię tyle czasu, bo chcę powiedzieć, że to, co zaczęła 15-osobowa grupa ludzi, rozrosło się później do działań, które właściwie objęły cały bywszy Sowiecki Sojusz. Objęły wszystkie kraje demolutu, objęły Anglię i objęły parę innych miejsc na świecie i to było takie pączkowanie, które robiło bardzo różne rzeczy na rzecz właśnie przybliżenia prawa do ludzi. My tego prawa nie tworzymy, ale naszym zadaniem było pokazać, jak wiele można z tego, co nawet jest, z tego niedobrego prawa, przełożyć na praktykę, żeby rozwiązać problemy. Jeden pan w więzieniu powiedział, no dlaczego żeście do cholery nie przyszli wcześniej? Przecież ja bym tu nigdy nie siedział. To był pan, który nie widział, że jak się telewizor popsuje, to się go nie bierze i nie wali tym telewizorem w pracownika, tylko się reklamacje składa, prawda? Czyli słowo reklamacja dla wielu ludzi była naprawdę nieznana. I to też pokazuje nasz obecny problem, że poziom takiej komunikacji kapitału prawniczego, jeśli tak mogę to nazwać, jest szalenie niski. I on jest tak niski nie dlatego, że jesteśmy społeczeństwem szczególnie niewyedukowanym, tylko żyjemy w kraju, w którym od wielu lat, od bardzo wielu lat, to nie jest ten okres ostatni. I o ile początkowo to jeszcze było zrozumiałe, ale później już nie, cierpimy na rozwolnienie ustawodawcze, prawda? Wydaje się, że zmiana prawa będzie prowadzić do zmiany. My żeśmy pokazywali, że przy bardzo złym prawie można rozwiązać bardzo wiele problemów. Ale chcę również skończyć pozytywną nutą to taką, że wszyscy moi studenci, studentki, to nie tylko byli moi, bo ja zawsze miałam dodatkowo ludzi, z którymi pracowałam, tam jest naprawdę bardzo dużo pracy, bo trzeba się kontaktować z więzieniami, ze szkołami, z pracownikami, ze studentami. To jest dużo bardziej pracochłonne i daje niesamowitą satysfakcję. Ale po tych wielu latach mieliśmy kilka lat, kiedy prowadziliśmy to w ramach takiego projektu europejskiego, gdzie była tak zwana struktura wsparcia, to była struktura oporu tak naprawdę, która przyczyniła się do tego, że większość organizacji pozarządowych, które do tego przystępowały, rozpadały się, nie dawały rady. Poziom drapieżnego sprawozdawstwa i nieuprzejmości i balenia kłodów. Ja nie potrafiłam rozstrzygnąć, czy to jest tak, że została stworzona struktura po to, żeby zatrudnić żony, kochanki, przyjaciółki, kuzynki i coś jeszcze i dać im duże pieniądze, czy też to zostało świadomie stworzone, żeby rozwalić trzeci sektor, czy nieświadomie. My żeśmy skończyli na takim etapie, kiedy żeśmy rozliczyli projekt i po rozliczeniu projektu, kiedy dostaliśmy papier, że żeśmy rozliczyli projekt, dostaliśmy wezwanie do zapłacenia jeszcze raz 40 tysięcy, które oni nam później wypłacą. Oczywiście myśmy tych 40 tysięcy już w tym momencie nie mieli. I się zaczęło, bo myśmy oczywiście wystąpili do sądu, mieliśmy sprawy z ministerstwem właśnie tego, gdzie była ta urocza pani, która zginęła później w tym wypadku pod Smoleńskiem. Ja u niej byłam 3 razy i też byłam mało skuteczna, bo to było tak, że ja do niej szłam, ona mi mówiła, ma pani rację, ma pani rację, ma pani rację, ma pani rację. Ja wychodziłam, no i co z tego, że ja miałam rację? Nic się nie zmieniało z tego, że ja miałam rację. Natomiast myśmy mieli z nią proces, z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych proces, z Ministerstwem Spraw Zagranicznych proces, z Ministerstwem Sprawiedliwości proces. Małe stowarzyszenie miało 4 procesy z różnymi organami podstawowymi ministerstwami. I po dwóch latach myśmy wszystkie te procesy wygrali. Dostaliśmy kupę kasy i ta kasa ciągle jest. I to stowarzyszenie dycha, ale istnieje. Natomiast straciliśmy kilka rzeczy. Straciliśmy siedzibę, bo nie mogliśmy wziąć żadnych nowych projektów. Straciliśmy ludzi, którzy musieli zarabiać i pójść do pracy. Ja nigdy tam nie pracowałam na etacie oczywiście. Ja byłam tam zawsze społecznie. Ale najgorsze co straciliśmy, to ja straciłam zaufanie do władzy. Ja już nigdy nie wejdę z żadnym ministerstwem
kontakty. I to jest coś, co jest bardzo niebezpieczne. Więc ja oczywiście zachęcam Państwa do pracy w takich pozarządowych organizacjach, ale trzeba mieć to na uwadze, że trzeba to robić jednak, że być może w taki sposób, żeby, no właśnie, ja się tylko dzielę swoim doświadczeniem. Ja na pewno nie wejdę, na pewno nie, ale będę się starała robić wszystko, żeby nie wejść w układ, w którym jestem znów zależna od urzędników ministerstw. I to jest problem szerszy, bo pokazuje, że to nie jest kwestia dwóch lat, tylko to jest kwestia strukturalna, której póki co nie rozwiązaliśmy. Przepraszam, teraz może... Ponieważ znaczy tutaj mamy troszkę inną sytuację, myślę, bo większość osób tutaj, może właśnie wpuszczam, większość osób na samym chyba trochę wie, o czym będziemy rozmawiać. Myślę, że jakbym zadał pytanie, czy ktoś z Państwa ma przy sobie konstytucję, to nie tylko zobaczymy, że jest wiele koszulek z napisem konstytucji, ale również wiele egzemplarzy książki Konstytucja byśmy znaleźli. Natomiast oczywiście z tego nie wynika, że wszystko wiemy. I myślę, że chcielibyśmy chwilę parę rzeczy się dowieść. Propozycja na to spotkanie jest taka, żebyśmy przez kilkanaście pewnie minut, może ja spróbuję kilka tematów poruszyć, a później oddamy mikrofon Państwu, żebyście mogli Panią Profesor zapytać i uzyskać pytania na to, odpowiedź na te kwestie, które Was najbardziej nurtują. Zacznę od takiej kwestii. Ciekawe, czy Państwo wiecie, kto to powiedział. Organy państwa działają w granicach prawa. Jeżeli ktoś wykracza poza, to nie ma zakazu działania poza granicami prawa, ponieważ jest nakaz działania w granicach prawa. Nie ma przepisu zakazującego działania poza prawem, bo jest nakaz działania w ramach prawa. To powiedział szef gabinetu prezydenta. To jest dosyć bulwersujące. Prezydent RP oczywiście, prezydent dowody, pan minister Szczerski. Całkiem niedawno to powiedział. Ja bym chciał w odniesieniu do Konstytucji, do artykułów 7 i 31 jakby zestawić, czy ja bym postawił taką tezę, a pani profesor mogła się do tego stosunkować. Wydaje mi się, że jest istotna różnica w relacji między obywatelem a państwem, czy urzędnikiem, czy organem państwa, że obywatel może wszystko, co nie jest zakazane, a urzędnik wręcz przeciwnie. Może tylko to, co jest wprost dozwolone. Czy to jest prawda? Czy to można w taki sposób interpretować? Nie wiem. Zaraz powiem, dlaczego nie wiem. Bo to jest zbyt ogólnie niepowiedziane. Prawda? Konstytucja, generalnie rzecz biorąc, spełnia kilka zadań. I w dawnych czasach to niekoniecznie była umowa pomiędzy rządzącymi a rządzonymi. W dawnych czasach było to niekiedy ustawienie zasad rządzenia. Jak Państwo weźmiecie amerykańską konstytucję, ona się składa z 8 punktów. I tak naprawdę te 8 punktów mówi tylko o tym, w jaki sposób będzie uregulowana kwestia ustroju państwa, czyli jak będą wyglądały właśnie relacje pomiędzy różnymi władzami. Ani to pierwsze, ani to drugie nie wchodzi w grę, bo tylko jest opis tego, co się ma dziać. I bardzo szybko się okazało, że to nie wystarczy. I w Konstytucji Amerykańskiej macie Państwo te 27 póki co poprawek do Konstytucji, które już regulują kwestię tego, jak się władza ma prowadzić. I w praktyce, jak się temu przyjrzymy, to najczęściej oczywiście to jak interpretujemy, że władza ma się prowadzić, zależy od bardzo wielu względów. Bo w pewnym momencie można było chwalić, że władza, która mówi we the people, my ludzie, może akceptować istnienie niewolnictwa. Czyli trzeba zrozumieć, że to nie jest tylko kwestia zapisu, bo to jest zawsze to, będę jechała Łętowską, bo to najprostsze, prawda? Bo to jest zawsze to, co profesor Łętowska mówi, że to nie jest tylko przepis. Przepis to jest początek, a teraz trzeba zobaczyć, jak wygląda standard, czyli przepis w działaniu. Przepis w działaniu zawiera tradycję, kulturę, świadomość, wrażliwość. To wszystko, co wpływa na to, jak to w praktyce wygląda. Natomiast konstytucja,
ponieważ jest robiona w 1997 roku. Pracowaliśmy nad nią naprawdę, podejrzewam, że jeszcze przed 1989 rokiem. I mówię pracowaliśmy, bo duża część tych prac faktycznie odbywała się na Wydziale Prawa i Administracji. I to jest tak, że człowiek uczestniczy w jakimś historycznym procesie i tego nie czuje, bo po prostu idzie na kolejne seminarium. I pamiętam, jak wiele problemów mnie samej stwarzało zrozumienie to, że pojedyncza osoba, obywatel, może złożyć skargę konstytucyjną. I jak dalece my żeśmy się mylili co do prostoty i łatwości zrobienia tego, bo to było bardziej skomplikowane. I tutaj też ta rzeczywistość jest bardziej skomplikowana. Natomiast to, co tu jest generalnie to, o czym trzeba pamiętać, znaczy piękna jest ta preambuła, aczkolwiek dla mnie to już było za długie, uczciwie mówiąc, bo właśnie jak już byliśmy pod koniec, to już nie pamiętałam, co jest na początku. To, o czym trzeba pamiętać zawsze, kiedy się mówi o konstytucji, kiedy się konstytucją macha, że to jest w naszych warunkach umowa pomiędzy każdym z nas, a tymi, którzy sprawują władzę. To nie jest tak, że on sobie wychodzi i przysięga na konstytucję. To jest tak, że on w tym momencie, czy ona, biorą odpowiedzialność za swoje słowa, ponieważ gwarantują nam, że sposób rządzenia będzie wyglądał w ten sposób, że realizując swoje pomysły na urządzenie społeczeństwa, nie wykroczą poza konstytucję. Będę teraz jechać Osiakiejskim. Konstytucja to jest ten akt prawny, który ogranicza demokrację. I prawdę powiedziawszy, jak pierwszy raz to usłyszałam, to też dla mnie to zabrzmiało dziwnie. Ponieważ teraz już to powtarzam, nie wiem który raz, to dla mnie już to dziwnie nie brzmi. A brzmi to dla kogoś z Państwa dziwnie? Nie. Nie. Też już nie? Nie. Też już... nie. No to fajnie, bo to oznacza właśnie, że konstytucja jest tym. To jest niesamowite, bo dla mnie o tym się mówiło jako przykładzie akademickim, a teraz my to przerabiamy na własnym przykładzie, na własnej skórze niestety codziennie, prawda? Że nawet jeśli do władzy, dla mnie mówiłam dorwą, teraz będę mówić kulturalnie, dojdą ludzie, którzy będą mieli większość całkowitą, to dalej mogą wszystko, ale tylko w ramach zapisów, które są w Konstytucji. Artykuł 7 jest tutaj całkowicie jednoznaczny. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa i trzeba je czytać w połączeniu z artykułem 10. Ustrój RP opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Ten przepis został już bardzo dokładnie zaorany. Ze wszystkimi tego konsekwencjami, mogę też jeszcze coś powiedzieć, bo te konsekwencje nie są oczywiste. To nie jest tak, że to się wszystko posypie i rozwali. Ale to jest tak, że to się wszystko może posypać i rozwalić. Jesteśmy w takim punkcie, w którym można. No zobaczcie, za uśmiechniętego Chrystusa wali 120 tysięcy, ja dzisiaj dostałam informację, że ponieważ puściłam na swoim Facebooku informację o tym, że taki jest wyrok za taki rysunek, że zgłaszają mnie w Radomsku do prokuratury. To ja się wcale z tego nie śmieję, bo z punktu widzenia prawa sprawa jest oczywista. Nawet jeśli przyjmiemy, że to jest publiczne, to wszystko, co ja mówię, to ja informuję o tym, jakie jest stanowisko sądu. W związku z tym nie można mi postawić zarzutu z artykułu 196 Kodeksu Karnego, że obrażam czyjeś uczucie. Ale tak się dzieje wtedy, jeżeli czytamy prawo zgodnie z jego treścią. Już nawet nie duchem, to zgodnie z jego treścią. Ale jeżeli to prawo ma służyć temu, żeby znalazł się pretekst do wyeliminowania jednego, drugiego, albo walnięcia komuś w łeb, to nie da się ukryć, że to również jest możliwe. I to jest konsekwencja połamania tego pierwszego, bo może się tak zdarzyć, że ten sąd ma gdzieś, on nikogo nie chce walić, ale on chce mieć święty spokój, on chce mieć promocję, on chce się nie narażać. Czyli zaczynamy, czy sądy dawniej były dużo lepsze?
Nie, jakość sądów była kiepska. Jakość orzeczeń była kiepska, jakość komunikacji była kiepska, jakość uczenia się tego, do czego sędziowie są zobowiązani, to wszystko było kiepskie. Natomiast nie było wątpliwości, że te wyroki zapadają z tego powodu, tak jak zapadają, że sędziowie liczą się z tym, czego chce Ziobro albo czego chce szef, prawda? I to, co dzisiaj na przykład wyczytałam, że sędziowie są, i mam tego też przykład, sędzia, który pomagał mi, o cholera, to nie będę mówić dalej, czy mi pomagał, w każdym razie sędzia, który mi w jednej rzeczy pomagał, już nie pracuje tam, gdzie pracował. I został przesłany, to jest sędzia jednej specjalności, tak jakbyście Państwo właśnie posłali okulistę do operowania na otwartym sercu. To się w tej chwili to odbywa. Czyli to jest również powiedzenie, że się ma gdzieś nas. Bo sędzia, który zajmował się sprawami rodzinnymi, a teraz będzie się zajmował sprawami karnymi, nie ma odpowiedniej know-how. On nie ma odpowiedniej, nie to, on ma kwalifikacji. Każdy z nas ma zdanie egzamin sędziowski. Ale tak naprawdę, żeby orzekać, no to jest tak samo jak z okulistą, czy z chirurgiem. On musi się cały czas uczyć. On musi cały czas wiedzieć, co jest grane. Jest dobrze, jeśli my rozszerzamy tą wiedzę. Bo sędzia, bez względu na to, gdzie sądzi, powinien być biegły i sędzia. Tak, sędzia, ona i on. Powinni być biegli w prawie konstytucyjnym. Powinni być biegli w prawie unijnym. Powinni być biegli w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości. Teraz jeden z powodów, dla którego sędziowie są kiepscy, to jest taki, że mój przyjaciel w Szwecji, który jest sędzią, w Uppsali, w małym sądzie, i tam naprawdę oni mają większość spraw, sądzą ci sami sędziowie, ale on ma miesięcznie maksymalnie spraw 30. I on do mnie mówi tak, ja sobie nie wyobrażam, żeby mógł sądzić sprawę karną i nie pójść i nie obejrzeć miejsca, gdzie się ten czyn zdarza. No i polski sędzia też sobie tego nie wyobraża. Tylko właśnie z innego powodu. Bo on ma średnio spraw 300. To jeżeli on, ona mają po 300 spraw, to nie będą dobrze. Jeżeli tu jeszcze wejdzie 90 osób, to przestanie nam się mimo rozmawiać. To jest trochę na takiej zasadzie. Czyli oczywiście mój sędzia ma gabinet, w drugim gabinecie ma dwóch asystentów i ma jeszcze sekretarkę. Tylko dla siebie. Ten z Uppsali. Tu gorzej to no właśnie. Więc, natomiast to nie jest chyba tak, że my możemy wszystko, co jest niezakazane. No właśnie, mamy ten rozdział drugi, wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela i tutaj właśnie mamy mowę, że wolność człowieka podlega ochronie prawnej. No, jest generalnie cała wolność i ograniczona może być ewentualnie w konkretnych sytuacjach, prawda? Więc czy możemy, czy nie możemy. Ale to ja bym musiała mieć konkretny przykład, żeby to rozsądzić, czyli już Państwu mówię dlaczego. Po pierwsze dlatego, że większość z nas nie jest w swoim prawa człowieka. Dajcie definicję praw człowieka. No tak. Ale się proszę nie krępować, bo im gorzej, tym lepiej. No, no co to są prawa człowieka? No? Bo co chcesz? Nie. Nie, przysługujące człowiekowi do życia, do życia, może do pracy. Ale proszę Państwa, to jest powszechne. Bez względu na to, w przedszkolu to jest trochę inaczej, bo tam mam zajęcia i dzieci już wiedzą, co to są prawa człowieka. Natomiast poza tym nie ma znaczenia. I to nie jest przypadek. Jak ja bym była król, to też bym zadbała o to właśnie, żebyście sobie mogli powiedzieć, a to jest takie małe powiedzenie, tak? To jest dobry tekst, tylko dopiero za jakiś czas. Bo najpierw trzeba sobie uzmysłowić, że to jest ten wąski wycinek praw. Wąski wycinek praw, który reguluje stosunki pomiędzy władzą a jednostką. To jest, teraz jadę o Osiatyńskim, to jest tarcza, która chroni nas przed mieczem, jaki trzyma w ręku każdy, kto ma władzę. Ktoś może być krótki, niewielki, wzrostem, natomiast ma miecz w ramach potęgi, jaką mu daje władza, którą sprawuje. Teraz prawo człowieka to jest ta granica, gdzie on się nie może przesunąć.
To jest wąski wycinek praw z tego względu, że nikt żadnych praw nikomu nigdy nie dał. To jest wszystko to, co zostało wypracowane w sposób bardzo niedoskonały. Jeżeli Państwo zobaczycie, jak to leci, prawda? Liberty, egalite, fraternite, to ta pierwsza generacja praw politycznych to jest rewolucja francuska, 1789 rok. Kiedy mówimy ruki paszwam, nic o nas bez nas. I tam jest to prawo do głosowania, prawo do wolności słowa, prawo religii, prawo własności i parę innych praw. I teraz nie wiadomo, czy prawa reprodukcyjne, to o tym za chwilę, prawda? Mija 100 lat, dekada. Ludzie się orientują, no i co z tego, że my mamy prawo do głosowania. Jak ja nie mam pracy, nie mam szkoły, nie mam lekarza, nie mam wypoczynku, nie mam nic. I pojawia się ta druga generacja, która działa na zupełnie innej zasadzie. I na przykład Wyszatyński twierdził, że nie powinna być w Konstytucji. Bo tutaj działamy na takiej zasadzie. Ci, którzy są u władzy, są zobowiązani do tego, żeby dzielić w sposób, który zapewnia dostęp do tych dóbr. Wypracowujemy wspólnie, władza jest odpowiedzialna tylko za dzielenie. I to zawsze jest tak, że ci, którzy są u władzy, jedzą trochę lepszy kawałek tortu. Natomiast chodzi o to, żeby nie było tak, że oni zżerają ziarno, z którego się następnie ten chleb ma wyprodukować. Tak? I to jest kolejne 100 lat. Mija znów 100 lat, jesteśmy w XX, XXI wieku, kiedy dochodzimy do tego wniosku, no może nawet i dobrego wreszcie, bo to jest takie przejrzenie na oczy, prawda? Czy jak się jeden niekoniecznie rozsądny człowiek natknie na guzik w Waszyngtonie, a drugi mu odpowie w Moskwie, to skończymy to spotkanie, bo wyparujemy. Czyli, że to, co nazywamy tą ziemią, tą globalną wioską, to rzeczywiście jest coś, gdzie od siebie bardzo zależymy. I tutaj się pojawia powoli zrozumienie, że poważnym problemem, jaki mamy, to to, że jest zanieczyszczenie powietrza. Że to jest coś, co naprawdę zagraża naszemu życiu i zdrowiu. Że ekologia ma znaczenie, że prawa kobiet mają znaczenie, że jest coś takiego jak dzieci, że istnieją zwierzęta i też powinny mieć prawa, że są ludzie o różnej identyfikacji płciowej i że generalnie mamy prawo do tego, żeby żyć w pokoju, prawda? I też dopiero wtedy widzimy, że zaraz jakie fraternita, gdzie jest do cholery seryny, prawda? Dlaczego to są braterskie, a nie po prostu ludzkie? Czy... I wracając do praw reprodukcyjnych, to jest piękny przykład tego, co się dzieje teraz. Nigdy nikt nikomu żadnych praw nie da. To jest zawsze tak, że trzeba to sobie wywalczyć. Ale nie wystarczy wywalczyć, bo teraz ćwiczymy bardzo ciekawy okres w historii, kiedy widać, że co z tego, że mamy to zapisane? Co z tego, że mamy to zapisane? Nie wystarczy zapisać. Trzeba jeszcze praktykować. Prawa reprodukcyjne są ogłoszone, są zadeklarowane, ale jedni mówią tak, spadać na drzewo. Więc oczywiście walczy się o to, żeby to bądź wydedukować z tego, co jest, bądź nazwać. I teraz przechodzę do tego, co było na początku i zaraz się zamknę. To, co będzie, żeby nie zrobić tego błędu i nie doceniać znaczenia tego, że teraz tu siedzimy i rozmawiamy. Ponieważ Państwo stanowicie niesamowitą siłę, z którą się władza liczy. Nie chcę powiedzieć, że się boi. Aczkolwiek władza się zawsze boi tłumu. Natomiast Państwo stanowicie siłę przez to, że macie wystarczająco duży potencjał w sobie, żeby wyjść z domu, zorganizować się, przyjść, siedzieć razem, znać się nawzajem. I to jest coś, co może sprawić, że to się rozwinie inaczej. Czyli wszystkie proste porównania. I znów ja tego sama nie wymyśliłam, jak poczytacie sobie Państwo profesora Zielonkę i paru innych, jeden to Zielonka, drugiego nie, przepraszam, nie pamiętam nazwiska. Zielonka jest urodzony w Holandii, mówi świetnie po polsku, wykłada w Cambridge, napisał książkę o problemach liberalizmu współczesnego. Natomiast on bardzo wyraźnie podkreśla właśnie znaczenie oddolnych ruchów. Bo to jest to, czego myśmy to naprawdę mieli na początku po 1989 roku, że ja nie wiem i nie potrafię ocenić, czy władza była tak głupia,
że niszczyła te organizacje pozarządowe, czy po prostu robiła to z nieuwagi. W każdym razie to, co się w tej chwili odrodziło, świadomość, zaangażowanie i działania ludzi w bardzo różnych grupach. Będzie się robić sporo, żeby te grupy poróżnić ze sobą. Będzie się robić sporo, żeby się ludzie skłócali. Nie wolno na to pozwolić. Aczkolwiek trudno się lubić nawzajem. Jeszcze powiem jedną rzecz. Ale na życiu mam taki gadany. Byłam kilka dni temu na premierze filmu pana Szałajskiego Dobra zmiana. Nie wiem, czy państwo byliście tam w tym. No film jest okropny. Okropny. Ale to nie okropny. Nie chciałem. Propagandowy w Tok FM, jaki genialny. Bo to jest genialny pójść. Bo to trzeba na to pójść. Ale on jest okropny w tym sensie, że Szołajski w sposób bardzo subtelny, kulturalny każe nam się obejrzeć w lustrze. Ci inni to my. To prawie jak piosenka Osieckiej, tylko tam było sympatycznie, jak jest mniej. Nie ma między nami różnic. Czy chcemy, czy nie. Jesteśmy tacy sami. My jesteśmy z tej samej gleby. My mamy te same wady. No dobra, prawdopodobnie ta strona nie będzie mówić, że najlepszym dowodem na to, że to był zamach smoleński, jest to, że parówka się wzdłuż rozwala, kiedy się ją gotuje. Ale nie będzie prawdopodobnie żądać usunięcia Pałacu Kultury. Ale tak poza tym, to mamy te same zalety i te same wady. I w tym sensie on jest okropny. Bardzo trudno ogląda. Ale jeśli się chce obejrzeć uczciwie, to trzeba sobie przyznać, no, że to jest takie społeczeństwo. My tacy jesteśmy. No nie ma między nami różnic, czy chcemy, czy nie. Nie zgadzam się. Jeżeli można, ja w zasadzie chyba jestem całkiem potrzebny, ale pozwolę sobie tak troszeczkę. To nie jest, przepraszam, czy ja tylko jedno słowo, czy to nie jest ta historia, która się ciągnie... Bez mikrofonu cię nie słychać. Solidarności. Że my mamy tą historię za sobą, że to był ruch Solidarność, który był tym ruchem skupiającym najlepszych, tak? I wydzieliła się z tego związek zawodowy, gdzie ci najlepsi byli odrzuceni. I partie polityczne i też odrzucano wiele bardzo wartościowych jednostek. I w zasadzie do władzy doszły miernoty z tego ruchu Solidarność. I to cały czas u nas tkwi. Tak, ale ten... I wszystkie osoby, z którymi rozmawiam, ponieważ ja taką błędną pracę mam, bo jestem inżynierem budowlanym, więc mam często okazję rozmawiać z zawodnikami. I oni mówią, no żeby byli najmądrzejsi, to ich takich wykoszą. Albo w tej chwili mówią, wie pani, teraz to się tak porobiło, że do wszystkich organizacji weszły dzieci tych prominentów, to albo poprzednich prominentów, albo obecnych prominentów. I oni nas nadzorują przy robotach budowlanych. I my robimy rzeczy zupełnie bez sensu. To każdy robotnik wie, że to jest bez sensu. I dlatego wiemy, że władzy nie należy słuchać. Ja mam na to powiedzieć, to ja nie wiem. To ja wiem. Ja też powiem coś. Ale nie słuchać, wyjdźcie. Kończony system przesuwa. Przez kilka byłych lat, to znaczy skończyłem jakiś system, działałem z różnymi grupami, które generalnie chodziło o obronę praw różnych. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, bo byśmy się rozeszli po bardzo szerokich dygresjach, ale po pewnym czasie dyskusji na temat praw poszczególnych grup doszedłem do wniosku, że właśnie najczęściej problem nie jest z prawem. Ukułem sobie takie powiedzenie, że prawo mamy bardzo dobre, bo w ogóle nie używamy. I w tej sytuacji często się zdarza, ktoś mówi, trzeba wprowadzić takie rozwiązanie, trzeba skonstruować jakąś nową ustawę, jakąś nowelizację, zebrać podpisy, przekonać parlamentarzystów, przekonać sędziów, bo często znaczy, prawo jest niestosowane na poziomie sądów. Ja mam wrażenie, że często ten aspekt taki miękki, o którym pani profesor mówiła, może być znacznie ważniejszy niż same zapisy w prawie. To znaczy, czasami się po prostu zastanawiam, czy jest w ogóle sens na tę całą biegunkę ustawową
prowadzić. Czy w ogóle jest sens się spierać, czy to ma być w ustawie zapisane w ten sposób, czy w taki sposób, czy jakby edukacja, taki właśnie ten streetboard, jakieś coś jakieś jest znacznie ważniejsze do tego, żebyśmy zaczęli w ogóle rozumieć te podstawy prawa, jak w ogóle prawo powinno funkcjonować, jak mamy się między sobą dogadywać na zasadzie jakiejś równości, jakiejś wzajemności, a nie na zasadzie kto kogo jest w stanie przymusić, czy sforsować za pomocą jakichś zapisów. Ja spróbuję to podzielić na dwie części tą odpowiedź, bo to nie jest tak, że zmiana prawa nie jest potrzebna. Są przypadki, kiedy zmiany prawa są jak najbardziej wskazane i to wynika nie tylko z konieczności na przykład ujednolicania praw w ramach porządku unijnego, ale to wynika również z konieczności ujednolicania praw wynikającego z porządku konwencyjnego i dam teraz jeden przykład. I generalnie życie się zmienia, w związku z tym warto wtedy dostosowywać te instrumenty. Natomiast to, co my mamy, to jest próba zamiast rozwiązywania problemu, zmieniania prawa. I znów dam przykład, prawda? W tym, czym ja się na co dzień obracam, co dobrze znam. To jest kwestia przestępstw seksualnych. Przyjęliśmy w 2015 roku konwencję antyprzemocową, Konwencję Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Ta konwencja w artykule 36 definiuje gwałt jako takie zachowanie seksualne, do którego dochodzi bez zgody drugiej osoby. Bez zgody drugiej osoby. W tym samym czasie kodeks karny w artykule 37 mówi o tym, że zgwałcenie to jest takie zachowanie, kto przemocą, podstępem lub przymusem psychicznym doprowadza inną osobę do relacji seksualnej. Ta relacja seksualna to jest seks oralny, waginalny bądź analny, prawda? I teraz te dwa teksty okazują się niekompatybilne. One się nie schodzą. Ja napisałam w tej chwili ponad 70 stron, próbując sprawdzić, czy da się naciągnąć tą treść artykułu 36 z konwencji do tej treści, którą mamy w naszym artykule kodeksu karnego. No i nie da się. To jest zupełnie inne podejście. To podejście tutaj mówi, dopóki nie ma nie, to nie ma gwałtu. To podejście mówi, dopóki nie ma wyraźnego tak, to jest gwałt. Widzicie Państwo różnicę? Tu jest ta cała przestrzeń na to, żeby mówić o tym, sama sobie winna, bo ciemna ulica, ubranie, coś tam jeszcze. Tu wprowadzamy relacje, gdzie ludzie muszą się ze sobą komunikować. Na różne sposoby. Jak zaczną z siebie równocześnie zrywać ubranie, to jest komunikacja mówiąca o pozytywnym, o pozytywnej woli po obu stronach, zakładają, że to się odbywa na zasadach, gdzie nie było tam podstępu, na przykład pigułki gwałtu, tak? Natomiast czas mamy taki, mieliśmy czas około 10 lat już w tej chwili, pracując nad tym w dużej mierze, żeby przekazać tą informację, uświadomić, pokazać na przykładach, doprowadzić i wprowadzić to. Nic takiego nie robimy, bo oczywiście nie jesteśmy zainteresowani, żeby przyjąć perspektywę, bo tutaj jest przyjęta perspektywa osoby pokrzywdzonej. Zgwałconym może być zarówno kobieta, jak i mężczyzna, gwałcić może zarówno kobieta, jak i mężczyzna. Czasami się to zdarza, że gwałci kobieta, najczęściej także również mężczyzn gwałcą mężczyźni, tak? Natomiast tu ustawodawca nic nie robi, a powinien zrobić. A co robi zamiast tego? Zamiast tego, bez przerwy, za chwilę też będzie Państwu mówił, że dba o... Ludzie domagają się większych kar za przestępstwa seksualne. Czyli gramy tak naprawdę krew, seks, emocje w społeczeństwie, w którym ludzie chyba mają dużo kiepskiego seksu tak naprawdę. Bo chęć, jeżeli ktoś chce bardzo tak, żeby ukarać, w mózgu obszary, które odpowiadają za satysfakcję płynącą z ukarania i satysfakcję płynącą z seksu są w tym samym miejscu.
Więc jeśli my tylko mamy satysfakcję z tego, że dokopiemy, to znaczy, że nie mamy tej drugiej. Można popracować nad tą drugą, natomiast tego się nie robi, bo również ta władza nie rozumie, ale my to kupujemy, że władza, która operuje bez przerwy prawem karnym, daje przesłanie. Jestem kiepskim, nie potrafię rozwiązać problemu, potrafię tylko straszyć. Bo oczywiście to nie wpłynie na proces taki, że będzie większa możliwość przeciwdziałania takim zachowaniom, że będzie większa skłonność do zgłaszania, że będzie lepsze wykrywanie. To się tutaj nic nie stanie. My będziemy tylko działać na kodeks karny. I w tym kodeksie karnym mówią wam tak. Zadbaliśmy o ofiarę zgwałcenia tak bardzo, że w tej chwili za zabójstwo i za zgwałcenie będzie ta sama kara. No i ja widziałam osoby, które były zachwycone. No to chcę poinformować te osoby, że takie uregulowanie zwiększa zagrożenie wypadków śmiertelnych, a nie przeciwdziała zgwałceniu. Bo jeżeli gwałciciel za to samo dostanie 15 lat, za gwałt 15 lat i za zabójstwo 15 lat, co więcej, jeśli będziemy mu zagrażać, że będzie siedział 30 lat, bo takie propozycje są teraz, 45 lat, to my tego nie udźwigniemy oczywiście i z takich propozycji się pan prokurator generalny bardzo szybko wycofał. Natomiast to jest przykład z jednej strony robienia zmian, które pogarszają bezpieczeństwo ludzi i nie rozwiązują problemu, a tutaj jest propozycja zmian, które powinny mieć miejsce, a nie tych zmian. Więc to jest jedno, prawda? Nie wszystkie zmiany są potrzebne, część zmian jest potrzebna. A teraz druga rzecz, którą Państwu chcę pokazać. Jedne i te same przepisy dotyczące regulowania probacji obowiązują w Anglii, w Polsce i w Kazachstanie. Naprawdę, to jest ten sam przepis mówiący o tym, że kurator ma prawo kontrolować swojego podopiecznego. I że ta kontrola może się odbywać przez telefon, wizyty, umówienie się. Ma sprawdzić, napisać z tego raport. Ten sam tekst. Anglia, Polska, Kazachstan. W Anglii kurator w ogóle sobie nie wyobraża, że może przyjść do człowieka przedtem się z nim nie umawiając. I ustalić, że to będzie czas, kiedy on jest w domu, albo że w miejscu, gdzie się razem spotkamy. W Polsce kurator też najczęściej sobie nie wyobraża, że może zadzwonić się umówić. Przychodzi, ale nie przychodzi przed 6 rano i nie przychodzi po 8-9 wieczorem. W Kazachstanie przychodzi o której godzinie chce i zachowuje się straszliwie po chamsku od 2 w nocy do 5 nad ranem. Przychodzi i robi rozpierduchę w domu, bez względu na to, ile tam ludzi mieszka. Jak obserwowałam to w Kazachstanie, to doszłam do wniosku, że ci ludzie poddani tej kontroli są najbardziej łagodni i spokojni, bo ja bym takiego kuratora chyba po drugiej wizycie załatwiła, nie wytrzymała tego, prawda? A ci ludzie to znoszą. I to jest ten drugi problem, z którym mamy tutaj do czynienia. Ja nie wiem jak Państwo, ale ja się uczyłam w szkole o pańszczyźnie, ale dopiero lektura Ledera, Sowy i paru innych uświadomiła mi, że pańszczyzna to przecież nic innego jak rodzaj niewolnictwa, na przywiązanie do ziemi. I my jesteśmy społeczeństwem, którym do 1863-1864, w zależności od miejsca, roku, ludzie byli w niewoli. Ja nie rozumiałam również tego, dlaczego to wszyscy muszą mieć niebieską krew. Dlaczego takie ważne jest, żeby mieć przodków, którzy pochodzą od szlachty, prawda? Zawsze powiadałam, że mój dziadek kurde zapieprzał na wszystkich w takim razie, bo on z chłopa. I to jest to, że jeżeli my mamy ciągle problemy i można, nie wiem, czy to wioki robią, jeżeli można robić podziały na ludzi ze względu na to, skąd pochodzą, i że jeżeli można robić podziały na ludzi gorszych i lepszych, i jest jedna połowa społeczeństwa, gdzie tam, 3/4 społeczeństwa, które wywodzi się jednak z tych, którzy ciężko pracowali i nic z tego nie mieli, a 1/3 wywodzi się z tych, którzy mieli, ale za bardzo nie pracowali, aczkolwiek tworzyli kapitał kulturowy. To jest prawdopodobnie problem, który mamy do dzisiaj. Problem polegający na tym, że my w drugim człowieku nie widzimy swojego. My nie widzimy kogoś, kto jest bliski. Tylko pewnie, mówiąc to, można myśleć kuratora, który zabiera, 15-latka urodziła dziecko. Miała obiecane, że w domu dziecka. Miała obiecane, że będzie z tym dzieckiem. Rodzi dziecko.
I raptem zabiera się to dziecko już po paru dniach, jak ono zaczyna karmić i przerzuca do jakiegoś innego domu dziecka. Bo w tym domu dziecka nie może być dziecko i dziecko. I nie widzimy, że to jest moment. Za 3 lata ona będzie mogła być może to dziecko sobie odebrać. I nie widzimy, że to jest moment, kiedy traktujemy to dziecko przedmiotowo, to drugie dziecko przedmiotowo, że za 20 lat to możemy mieć kogoś, kto będzie miał problemy najróżniejsze. Będziemy mówić, że to jest alkoholik, że to jest zboczeniec, że to jest bandyta, że się nie potrafi zachować. A tutaj mamy na uwadze to, no takie dziecko jest minimum 4000 w tym ośrodku, a w warszawskim to może być do 6. To jest biznes, interes. Dopóki to będzie biznes, interes, a nie człowiek, a nie pytanie, czy bym to samo zrobiła swojej córce, czy bym to samo zrobiła komuś najbliższemu. Jeżeli sobie pozwalamy na to, żeby nie widzieć tego, jak bardzo to, co nazywamy patologią, prawda, jest wytworem jednak tego, że się gdzieś na początku nie liczy z pojedynczym człowiekiem. To jest, myślę, że podstawowy problem, z jakim mamy do czynienia. I to się doskonale przeciwko nam wykorzystuje tymi nazwami, które kiedy się... Nie no, gorszy sort to brzmi dumnie, prawda, ale miało nie brzmieć. Czyli oczywiście to jest fantastyczna metoda, że potrafimy się przed tym ochronić i wirujemy sobie. Ale pytanie, czy na co dzień, no właśnie, czy nas na to stać? Patrz, oglądałam ten film, naprawdę idźcie Państwo, obejrzyjcie ten film. I starajcie się zobaczyć w tej drugiej pani miłą osobę, no to trochę pierwsza o tym serdelku i o tej parówce, ale poza tym to jest kobieta, która dąży do tego dokładnie do tego samego, co my. Ona chce być szanowana, ona chce być autonomiczna, ona chce być ważna. I oczywiście traktują ją jak śmiecia, kiedy ten Maciarek tu przyjeżdża. I te jej starania. Poza tym ludzie chcą mieć sens w życiu. I to wszystko, co się tam dzieje po tamtej stronie, z tą bronią, bieganiem, robieniem tych... To jest to, że żeśmy nad tym nie popracowali. Jeszcze powiem jedno zdanie, to teraz się powtarza. Teraz będę cytować samo siebie. Ja od początku mówiłam 3 rzeczy. Nie wprowadza się religii do szkół ze złamaniem prawa. Nie robi się tego. Nie wysyła się ludzi starszych jako te mohery precz, bo już są nieważne. Bo tak się stworzyło Imperium Rydzyka. I nie dlatego, że tak się stwarza Imperium Rydzyka, ale dlatego, że tak się po prostu nie robi, bo to nieprzyzwoite. I nie mówi się młodym ludziom, którzy są z rodzin, gdzie nie ma kasy, że oni są nic nie warci, jak nie mają kasy, to nie spadają na drzewo prostować panowie. Bo się w ten sposób tworzy bojówki. I w ten sposób się tworzy młodych ludzi, którzy będą robić urodziny Hitlera. Czyli troszkę w tym wszystkim, nie, takie jest nasze społeczeństwo. I ostatnia rzecz, to, że w tej chwili jesteśmy wredni, że o 10% wzrosły zabójstwa w kraju, w którym tak spadały zabójstwa. My mamy, proszę Państwa, myśmy mieli w najgorszych latach 1500 zabójstw. 36-8-milionowym społeczeństwie. Zawsze 1/3 tych zabójstw to są konflikty rodzinne. Gdyby się nad tym popracowało, to by było tego mniej. A przez ostatnie lata to już jest 400 ileś. Rozumiecie Państwo? To jest nic. Przepraszam, że to mówię, ale to jest nic. My 5000 ludzi rozjeżdżamy na drogach. I tutaj też to spada. 4000 ludzi wychodzi i znika. Każdego roku i tu też spada. Nawet te utopienia, o których tyle mówimy, było 5-6 tysięcy, teraz to spada. Jedyne, czym nie spada, to niestety ilość ludzi, która się samo zabija, czyli samobójstwa nam rosną, ale teraz drgnęło. Niestety drgnęła ilość zabójstw i o 10% to jest bardzo dużo. To znów w tej całej skali nie jest to nawet 500, ale to jest bardzo groźne, bo to pokazuje, że jest przyzwolenie na agresję, przyzwolenie na niechęć i nienawiść. Jak jest przyzwolenie, to się to robi. I to samo, jeżeli chodzi o przemoc taką fizyczną. To wyżywanie się na innych, bo jest czarny, bo jest Żyd, bo jest gej, bo jest coś tam, to jest okropne. Z tym szacunkiem, to jest chyba bardzo skomplikowane i nam jest trudno. Ja za każdym razem, kiedy jesteśmy na jakiejś demonstracji i na przykład wołamy będziesz siedział, prawda? Albo coś takiego. Tak się zastanawiam. Czy my się nie stawiamy trochę w tej samej roli, jak ci, z którymi walczymy? Czy, no, to oczywiście jest taka anegdota,
zagraniczni, znaczy obywatele krajów, które odwiedza nasz prezydent, uważają, że nazywa, on się nazywa, będzie tak, siedział, bo to też na ruce, ale ona się jedyne, co słyszą. Ale czy to, znaczy, czy my powinniśmy w ten sposób? Czy to nie jest jakieś przekroczenie, nie wiem, domniemania niewinności, nie wiem, prawa do obrony? Coś, co jest tak pewnym objawem braku szacunku. To jest objaw bezsilności. Bezsilności, rzecz jasna, i forma pocieszania się. I pan z kim ja rozmawiałam, bo ktoś mi to ostatnio wytykał, że wyszła i wszystko popsułam. Mówią, że nie będzie. Prawdopodobieństwo, że będzie tutaj jakikolwiek proces, jest niewielkie. Znaczy, wszystko się może zdarzyć. Ale popatrzcie państwo historycznie. Władza nie odpowiada za to, co robi. Czasami się dzieją rzeczy nieprzyjemne, typu choroba i coś tam, ale nie, nikt nie będzie siedział. Nikt nie będzie miał procesu. Ale ja troszeczkę szerzej może, bo bardzo często mamy ogromne pretensje do tej strony rządowej, że niszczy prawo, że tego nie przestrzega, że likwiduje jakby możliwość obrony, że nie wiem, wsadza za to, że, znaczy wsadza, no, spisuje, szykanuje za to, że ktoś woła Lech Wałęsa, a jak ktoś woła Bolek, to jest, nie ma żadnych powodów, prawda? Ale czy my nie mamy czasami, czy to nie jest tak trochę, jak pani mówi o tym filmie, że z naszej strony w gruncie rzeczy są bardzo podobne tęsknoty, żeby móc w ten sam sposób potraktować przeciwników. Że być może jesteśmy tak naprawdę nie w sferze walki o prawo, a bardziej może w sferze walki o praworządność, bardziej w sferze walki o to, kto będzie na wierzchu, czy kto pokona tą drugą stronę. No i to jest problem taki, żeby się to nie... Znaczy, krzyczeć nie można, bo to jest upozdawane emocjom i frustracji i w związku z tym pokrzyczeć sobie możemy, ale uczciwie mówiąc, chciałabym się mylić. Tam się chciała mylić. Ale to się nie dzieje. To się nigdy, to ta historyczna prawda inaczej wygląda. Ona się inaczej realizuje. Nie w taki sposób, że jeden czy drugi tutaj pójdzie siedzieć. Natomiast oczywiście błąd, który robi... No, znaczy, błędem jest to, że my żeśmy sobie pozwolili się dać tak strasznie podzielić. To jest błąd. Podzieliła nas szkoła. Nie. Szkoła. Najlepiej to by powiedział to ojciec Mateusza, bo my byliśmy w jednym chórze. Ja byłam w jednej ławce w działce hydraulicznej. Ja twierdzę, że dzieci ludzi dzieli szkoła. Naprawdę. Na pewno. Dlatego, że mówię z Mateusza ojcem, byłam w jednym chórze. I tam miałam kolegów hydraulików, ogrodników, ludzie, którzy ledwie kończyli zawodówkę. I myśmy byli nauczeni, że mamy do tej osoby z innej nacji, innej religii, innego wykształcenia, innego statusu pieniężnego, podchodzić tak samo jak do wszystkich innych, bo tego nas uczono w szkole. A teraz uczy się czegoś dokładnie odwrotnego. Tworzy się klasy dla dzieci, które są lepsze, a dzieci gorsze kumuluje się w innych klasach. No dobrze, więc nie mamy szans wychować społeczeństwa obywatelskiego przy takim dojściu. Ja pamiętam moje zaskoczenie, że był stan wojenny, nic nie można było dostać. Pamiętam, dróg Staraczewski powiedział, jak wpadłam na drugiej i powiedziałam, że mi się woda leje. I on powiedział, tam kolega jest hydraulikiem, niech ci pójdzie natychmiast to naprawi i wróćcie na próbę, bo jest ważna próba. Jak ja mu byłam wtedy wdzięczna, ja zobaczyłam, że ten człowiek jest szalenie potrzebny. Nie tylko za nie. No nie, ja miałam 14 lat. Ona była dzieckiem i to była nauka. To była nauka. Dobrze. A teraz się tego dzieci nie uczę. Pani profesor. Przepraszam, jeżeli mogę, chciałem jeszcze poruszyć dwa tematy tak na szybko i zaraz przejdziemy do pytań, dobrze? Bo wtedy zamienimy ten mikrofon, żeby było łatwiej się przemieszczać, bo myślę, że tematy znacznie już bardziej aktualne i konkretne. Pierwsza sprawa to mamy od kilku tygodni głośny film i głośną sprawę Claire. Oczywiście budzi ogromne emocje, budzi wiele różnych refleksji.
Ja słyszałem kilka razy taką koncepcję, że trzeba, że na przykład konkordat jest nielegalnie zawarty, albo że wypowiedzenie konkordatu zmieniłoby radykalnie sytuację, że to jest, że jakby ten problem jest w prawie. Ja nie mam pewności, ale oczywiście konstytucja w 25 zdaje artykule preferuje nieco Kościół katolicki. Nie. Bo mówi nie. W oddzielnym punkcie wymienia relacje kościoła z państwem, a inne wszystkie pozostałe kościoły rób mogą, co są w piątym ustępie, tak? Natomiast ja się jestem, czy to znowu nie jest ten sam problem, o którym mówiliśmy trochę wcześniej, że oczywiście być może jakieś zmiany można wprowadzić, ale jednak tak naprawdę naród popiera. Ludzie w dużej mierze są podlegli kościołom w jakiś sposób. Oczywiście film być może zmieni świadomość ludzi i może znacznie bardziej pomóc, być może niż naprawdę powiedzenie konkordatu. Ja bym w ogóle, znaczy kościół i inne związki wyznaniowe są równouprawnione. Punkt czwarty. Stosunki między RP a Kościołem katolickim określają umowę międzynarodową zawarta ze Stolicą Apostolską i ustawy. Pozostały to wcześniej uregulowane. Natomiast czytaliście Państwo konkordat, ustawę o konkordacie? W artykule pierwszy polecam. Przecież problemem nie jest to, że jest konkordat. Problemem jest to, że się go nie stosuje. Artykuł pierwszy mówi bardzo wyraźnie, że zarówno Kościół Watykan, znaczy Stolica Apostolska, bo to jest jeszcze takie cykl, że Stolica Apostolska, Watykan, prawda, ale i Kościół Katolicki. Natomiast strona umowy i Polska wzajemnie szanują swoje prawa i nie ingerują. Nie ma nigdzie powiedziane w konkordacie, że ma być religia w szkołach. Jest powiedziane, że państwo polskie nie robi problemu, żeby była religia. Ale gdzie ta religia jest? Jest to po prostu już rzecz drugorzędna. I bardzo polecam Golecki, mój kolega profesor Golecki wydał przed wielu laty taką książkę, która zbierała dokumenty z posiedzeń Episkopatu i strony rządowej Polski. I naprawdę nie było czasu od 1948 roku, żeby nie było układu pomiędzy władzą państwową i kościołem. Przez cały PRL oni doskonale pracowali, po 1989 roku też. I to jest bardzo ważne, żeby przeczytać, bo tam widać, że o ile w rządzie się bez przerwy szybko ludzie zmieniają, to tam są ci sami ludzie, mają pamięć instytucjonalną, mają swoje potrzeby i drążą. Natomiast w ogóle to, co tu się dzieje, nie ma nic wspólnego z tym, że jest czy nie ma konkordatu. Ja bym naszej energii nie kierowała na konkordat. Konkordat w żaden sposób nie usprawiedliwia seksu. Ja bym też nie nazywała tego pedofilią w kościele, to mi bardzo przeszkadza. Wiecie Państwo, pedofilia to jest przypadłość. Pedofilia polega na tym, pedofilia preferencyjna, że ludzie prawdopodobnie w okresie prenatalnym, bo tym wciąż nie wiemy, gdzie się to zaczyna, jest grupa ludzi, to jest mniej niż 1% ludzi na świecie, ale są tacy ludzie, którzy mają pociąg seksualny do ludzi w okresie, kiedy te osoby jeszcze nie mają rozwiniętych potrzeb seksualnych. Czyli to nie jest tak, że do 15 roku życia, bo w naszych szerokościach geograficznych, przy wyżywieniu, które mamy i ilości słońca, które mamy, to jest u chłopców i u dziewczynek pomiędzy 11 a 13 rokiem życia, prawda? Dziewczynkom zaczynają rosnąć piersi, włosy łonowe i włosy pod pachami, u chłopców zmienia się włos, rosną włosy łonowe i włosy pod pachami. I to jest ten moment, kiedy kończy się okres, kiedy pedofil preferencyjny ma zapotrzebowanie na ma pociąg do takiego dziecka. On traci pociąg do dziecka, który właśnie już jest w okresie, który zaczyna być w okresie, kiedy może ten człowiek świadomy, który może odczuwać pociąg seksualny. Człowiek jest rzeczywiście ssakiem, ale bardzo takim ciekawym, ponieważ do trzeciego roku życia rozwija się tak jak większość, no nie. Nawet i tu nie, bo my się rozwijamy gdzieś tak do trzeciego roku życia, w którym następuje okres letalny, który trwa przez dobre 10, 12, 13 lat. Prawda? To jest ten okres letalny, słonie, konie, psy, krowy już mają jedno, drugie, trzecie dziecko, a my nie. My nie mamy tych potrzeb. To jest ten czas, kiedy tak naprawdę głowa pracuje, prawda? Nie pracuje
to, co się wiąże z pociągiem seksualnym i ze stwierdzeniem, że się jest istotą seksualną. I zbrodnia pedofilii polega właśnie, zbrodnia i tragedia pedofilii polega właśnie na tym, że się sięga po dziecko w okresie, kiedy ono nie może odpowiedzieć pozytywnie. Czyli to, na tym polega to nadużycie. Z tym się wiąże nadużycie zaufania, z tym się wiąże uprzedmiotowienie, seksualizowanie. Natomiast przepisy, które mamy, to dla mnie to jest potworny właśnie ból z tego względu, że wykorzystujemy seks, dziecko, to się najlepiej sprzedaje. Najbardziej można na emocje oddziaływać, zamiast wykonywać to, co jest w przepisach. Mamy konwencję o przeciwdziałaniu seksualnego nadużywania dzieci. To jest konwencja Rady Europy numer 201, która w jednym z pierwszych przepisów mówi, ludzie, którzy odczuwają pociąg do dziecka, mają prawo do tego, żeby móc się zgłosić do specjalisty, który nie jest psychiatrą, który go nie stygmatyzuje, który nie robi z tego afery po to, żeby znaleźć pomoc. To jest coś gorszego niż bycie alkoholikiem, prawda? Bo człowiek musi przeformułować całą swoją seksualną osobę. Natomiast gdzie się ma zgłosić ktoś, kto odczuwa pociąg seksualny do dziecka? No, pokażcie mi Państwo, jeśli jest psychiatra sensowny, to może się może tam zgłosić. W związku z tym większość ludzi, która wykorzystuje dzieci do seksu, większość ludzi w kościele, która nadużywa dzieci, to nie są żadni pedofile, to są normalni mężczyźni, to są mężczyźni bądź kobiety, które mogłyby mieć normalne stosunki seksualne, tylko z racji bardzo kiepskiego wychowania. Przecież ci mężczyźni w trakcie wychowania i przygotowania do bycia księdzem naprawdę są narażeni na to, że się pozbawia umiejętności komunikowania, wchodzenia w relacje z drugim człowiekiem. I proponuje się zdławienie popędu seksualnego poprzez modlitwę. No jak widać, to nie wychodzi. Tak? I jak widać, część z nich zachowuje się w sposób nieetyczny, bo nadużywa kobiet i nawet nie zajmuje się swoimi dziećmi. I to jest to jest problem, który Pięknie Abramowicz napisała książkę na ten temat, a część z nich wykorzystuje to, co ma najbardziej pod ręką, czyli dzieci. I to jest zbrodnia. I taka zbrodnia, proszę Państwa, podlega odpowiedzialności karnej. Nie ma żadnego dobrego argumentu na to, żeby to kryć z tego powodu, że to jest ktoś, kto jest z Kościołem związany. A kryje się zarówno przez stronę kościelną, jak i przez stronę państwową. To nie robi tego konkorda. W związku z tym, kiedy mówimy o nadużyciach seksualnych, ja wolę mówić o nadużyciach seksualnych, o gwałtach. Zobaczcie, ja słucham Radia Watykan, Radia Maryja i paru innych mediów, które mówiły na ten temat. Nazywane jest to problemem, kwestią do rozwiązania, kwestią do załatwienia. To są gwałty, to jest przemoc seksualna, to są nadużycia wykonywane przez księży, na chłopcach, dziewczynkach i na również w odniesieniu do ludzi, którzy przestają być dziećmi. Dziecko to jest człowiek od urodzenia do 18 roku życia. Z dzieckiem macie Państwo prawo bezkarnie, to znaczy nie podlega to odpowiedzialności karnej, współżyć, kiedy dziecko kończy 15 lat. To jest moment, w którym to dziecko powinno być przygotowane do tego, żeby móc świadomie, autonomicznie powiedzieć tak lub nie. Tego też nie robimy. W związku z tym To jest ogromny, ogromny temat. I teraz, czy jeden film coś tutaj zrobi? Może zrobić dużo. Jak widać, zapotrzebowanie naprawdę jest w społeczeństwie ogromne. No to teraz się nie da, nie należy dać uciszyć. Nie ma żadnych powodów, żeby w polskim kościele było mniej niż jest tego wszędzie na świecie. Czyli około 10-11%. Jeżeli chodzi o konkordat, czy jest odniesienie do finansowania? Nie słychać bez mikrofonu. Konkordacie? Nie, to musiałabym zajrzeć, czy da się wynegocjować. Pewnie się da wynegocjować, ale to nie jest tak, że konkordat... Nie, to nie może być tak, że przecież... Proszę Państwa, pytanie, które powinny być zadawane, to jest tak. Jak to jest? Pieniądze są przekazywane na Kościół, ale potem pytanie o to, ile Kościół dostaje w ramach dopłat do ziemi? Kościół jest największym latyfundystą w Polsce.
ile Kościół dostaje w ramach innych dopłat? Ile Kościół dostaje? I tutaj na tym tego nie można sprawdzić, bo okazuje się, że to wewnętrzne jednostki dostają. To ile, jeżeli dajemy miliardy z naszego budżetu na koszty, to to się da, a w drugą stronę się nie da? Trzeba po prostu dążyć do tego, żeby jeżeli jest prawdą, że 95% ludzi to są tutaj katolicy, to niech się opodatkują. To niech się opodatkują. Niech to odbywa się w sposób uczciwy, a nie... Troszkę jest, Polska jest kolonią Watykanu. Trzeba sobie z tego zdać sprawę. Ale to, jak to pani to powiedziała, nie do końca wynika z prawa, a mówimy, że z praktyki. Tak, to jest standard. Przyzwyczajeń społecznych. Nie, to nie wynika z przyzwyczajeń społecznych. To wynika z naszej niedojrzałości. To wynika z tego, że ksiądz nam może powiedzieć na kompanię głosować. I to był mój krótki okres, kiedy na prośbę pani Nowackiej uczestniczyłam w tych wyborach 2015 roku do Senatu, gdzie od początku mówię, może ja się nie dostanę. Ale chodziło o to, żeby się przeciwstawić temu, że po mnie nie stawiło tam żadnego kandydata. Po bardzo ciasnym względu, że obserwowałam księży w podwarszawskich miejscowościach, którzy biegali razem z tymi kandydatami PiS-u i wieszali na przykład na kościołach ich banery, którzy mówili w kościele, nie wręcz na tego głosu, ale przedstawiali, tu jest kandydat, uczciwy, dobry katolik, ma żonę, dzieci, współpracuje z Kościołem, gdzie nie było wulgarnego, proszę na tego pana głosować. Ale nie było, proszę państwa, tutaj są różni kandydaci i możecie wybrać. Nie, to bardzo wybiórczo. Chciałbym bardzo podziękować za to, że pani się zdecydowała kandydować, bo miałem na kogo głosować. Dziękuję bardzo. Ale skoro mówimy o wyborach, to już ostatnie chyba pytanie moje, ale chciałbym poruszyć sprawę pani prezydent Zdanowskiej. Bo tutaj pan Sasin ostatnio powiedział, że nawet jeżeli zostanie wybrana, to nie może być urzędu. Mamy niby konflikt między kodeksem wyborczym a ustawą o urzędnikach samorządowych. Pan profesor Jerzy Zajadło opublikował taką informację, że w rzetelnej analizie prawnej należałoby wskazać, które prawo jest ważniejsze, jaka jest logika procesu tworzenia prawa i oczywiście dało się to zrobić, ale nie w trybie wypowiedzi prostej na mediach społecznościowych. Natomiast ja usłyszałem taką opinię, że tak naprawdę prezydent to w ogóle nie jest urzędnik, tylko to jest organ samorządowy, w związku z czym ustawa o urzędnikach w ogóle nie ma do rzeczy. Ale właściwie, że problem jest znacznie szerszy, bo tak naprawdę mamy w tej chwili do czynienia z bardzo silnym wpływaniem władzy centralnej, partii rządzącej na proces wyborów samorządowych i czasami mam wręcz wrażenie, że to trochę narusza zapisy nawet konstytucji, które mówią, że samorządy są samodzielne i że mają tę samodzielność zagwarantowaną prawo. Czyli w jaki sposób samorządy mogą się bronić przed taką interwencją? Czy to w ogóle jest jakaś metoda, żeby się zabezpieczyć przed takim nielegalnym sobie wpływem, szantażem często przez premiera głoszonym, że jeżeli wybierzecie naszych, to wam pomożemy, a jeżeli nie, to nie dostaniecie pieniędzy centralnych. Znowu prawdopodobnie państwo znacie lepiej odpowiedź na to pytanie niż ja, natomiast tego typu jasna deklaracja, która jest deklaracją makinu. Znaczy tak, jest pokazaniem, co jest po drugiej stronie. Obawa, że przywiozą zbyt wiele osób do Warszawy po to, żeby wziąć Warszawę. Nie wiem, czy istnieje, czy nie. Na razie zmieściło się 9 tysięcy ileś tam osób. Ja się bardziej obawiam, że podzielenie tej drugiej strony bardziej grozi przejęciem Warszawy niż przywiezieniem 10 tysięcy czy nawet 15 tysięcy. Ale być może trzeba z drugiej strony również przywieźć parę tysięcy osób. Nie wiem. Widzi pan, tu mam problem, bo trzeba byłoby zobaczyć właśnie, jak wyglądają te ustawy i to jest kwestia prawa administracyjnego. Ja się nie będę wypowiadać w sposób zdecydowany, bo nie mam takiej wiedzy. Natomiast jeżeli to jest tak, że rodzaj skazania pozwala na to, żeby brać udział w wyborach, to logiczne jest, że skoro można być wybranym, to można również pełnić funkcję. Czy każdy, kto ma zarzut, powinien startować? Nie. Ja mam problem z panem z Olsztyna i mam problem z tym, że on ma możliwość bycia wybranym. Mówię o
prezydencie, który był skazany za gwałty, który pokazuje, do jakiego stopnia, jeśli chodzi o traktowanie kobiet w tym społeczeństwie, mamy trudność. Więc pewnie lepiej by było, gdyby ludzie byli krystaliczni i czyści, ale też nie ma przy dzisiejszej władzy pewności, że się będzie działało właśnie fair, bo nie działają fair. Co to znaczy, że się nie da pieniędzy na mosty, jeżeli te mosty będzie stawiał inny kandydat? Znaczy, i to jest też bardzo głupie, bo to jest palenie za sobą mostu. Tego nie należy robić. I wiedzą, że tego nie należy robić, to tego po prostu nie należy robić. Natomiast co to już jest, dlatego że w tej chwili jest w Warszawie problem, jest w ogóle całym województwie mazowieckim, jest problem ze szpitalami, które są niedotowane, dlatego że rządzi tu struzi. No i teraz proszę Państwa, zobaczcie, bo Pani wspomniała szpitale. Są szpitale, jestem po lekturze artykułu z polityki, który pokazuje, że kobiety mogą sobie tutaj zdychać. A będą tam przygotowane sale dla kobiet chorych na raka piersi. No jak kobiety zdychają tutaj na raka piersi i raka macicy, kiedy w innych państwach zdychają znacznie rzadziej, częściej ewentualnie chorują i wychodzą z tego. I to jest właśnie, wracamy do tego początku. Ponieważ się godzimy na to, żeby wolność była dania, to niestety konsekwencją tego jest to, że się godzimy na to, żeby życie i nasze zdrowie było jakoś tanie. My się godzimy na to, żeby jakość życia była niska, a śmierć szybka. To jest, dla mnie, jak była młoda, to było takie powiedzenie, umierajmy przed terminem. Nie, dobierajmy partię czynne, umierajmy przed terminem. No teraz nam się to szykuje, no. Proszę Państwa, myślę, że czas, żeby Państwo mogli zapytać, to może zrobię tak, mamy, no jeszcze co najmniej pół godziny, także możemy przyjechać. Pani profesor, oczywiście jest to prawo wielkie, i które jest bogate w paragrafy, w różne podpunkty, ale czy to prawo w ogóle ma szansę zdawać egzamin w życiu, jeżeli równolegle nie będzie działało jeszcze prawo moralne? Czy nie powinno być to jednocześnie ustalone czy wpajane w szkołach jakieś prawo moralne i na przykład jednocześnie stosujemy? No ja jako niepraktykujący, ale chrześcijanin, często się podpieram w moich decyzjach, w traktowaniu ludzi, czy w ogóle w stosunku do jakichś spraw, moimi 10 przykazaniami Bożymi. Nie praktykuję, nie zgadzam się z Kościołem. Natomiast jest to bardzo pomocne. No, zadała Pani na początku pytanie, że Konstytucja ogranicza, że to ogranicza demokrację. Bardzo prosto, dlatego że nie rób drugiemu, co Tobie niemiłe, więc jeżeli ja jestem wolna, muszę traktować, szanować wolność drugiego człowieka i przez to jestem ograniczona. I tak dalej, idąc właśnie tymi poszczególnymi, ja bym to nazwała punktami moralnymi, które jednocześnie musimy przestrzegać. To małe nasze prawo, które musimy stosować na co dzień. Właśnie jak mówił Mateusz, czy możemy tam, na przykład jeżeli nas obrzucają jakimiś wyzwiskami, czy wolno nam odpowiadać? Nie, bo jeżeli ja chcę być szanowany, i to też ten kodeks moralny, to muszę szanować mojego przeciwnika. Czy to jest zbyt, może to jest takie to naiwne, to co mówię? Nie, ja to stosuję w swoim życiu. Ja sobie myślę tak, że ja bym się nie katowała za to, że ludzie krzyczą, pójdziesz nie, bo jeśli sprawia mi to przyjemność, prawda? Natomiast gdy wszędzie tam, gdzie można zareagować, bo to nas ratuje. Polacy jednakże mają szybki refleks i poczucie humoru. I tam, gdzie można rozładować sytuację humorem i gdzie można
gdzie można się nie zapeszać, to jest strasznie trudne. Ja jestem najdalsza od tego, żeby kogoś pouczać, bo widzę, jak sama łatwo wpadam we wściekłość, prawda? Więc próbować się ograniczać w tym pewnie byłoby dobrze, natomiast prawo jest przesiąknięte moralnością. Niech mi pani wierzy, jak było mniej tej moralności, to byłoby dobrze w tym prawie, natomiast oczywiście 10 przykazań to piękny temat nawet na jedną rozmowę. Ja bardzo lubię te, nie będziesz pożądał żony bliźniego swojego, bo ja tylko mężu. Ja się bardzo cieszę, że pani profesor jest także sędzią. Ja mam aplikację sędziowską, to jest zupełnie co innego. Dobrze, ale chodzi mi o rolę sędziego w Polsce. To znaczy, ta władza rzeczywiście wykorzystuje chyba skutecznie to, że rzeczywiście sędziowie w Polsce stanowili taką grupę odseparowaną z dystansem od społeczeństwa. Byli takie mam wrażenie dotychczas, że sędziowie mało się zaangażowali społecznie. Czy ta rola sędziego w innych krajach jakby wygląda inaczej trochę? Bo mi się wydaje, że to taka jest nasza spuścizna PRL-u, że sędziowie są taką grupą odizolowaną od społeczeństwa. Przynajmniej takie miałem wrażenie. Druga rzecz, czy to jest wymóg tej roli po prostu? Czy sędziowie muszą tak być? Muszą być. Ale na przykład chodzi o policjantów na przykład, to w różnych krajach to różnie wyglądało. Na przykład milicja była odizolowana od społeczeństwa w PRL-u, natomiast w krajach demokratycznych wiemy, że policjanci są takimi ludźmi bliskimi społeczeństwu. Czy sędziowie także mogliby zmienić swoją rolę? A druga to rzecz to właściwie o trójpodział władzy. O właściwie może też pytanie będzie raczej do ekonomisty, bo mi się wydaje, że następstwa likwidacji trójpodziału władzy, faktycznego już likwidacji, mogą być daleko idące, także w sferze gospodarczej. I tutaj może rzeczywiście, bo ja zajmowałem się tym właśnie systemem PRL, gdzie właśnie był system jednolity i tam właśnie myślę, że to także w sferze ekonomicznej, gospodarczej były konsekwencje olbrzymie, niedoceniane i myślę, że to może zakończyć tą władzę, jeżeli ta władza właśnie z gospodarką się zawali. I wtedy rzeczywiście może ponieść ona konsekwencje dramatyczne, które wymierzy jej tak zwany suweren. Wtedy również szybko, nie pan? Tak. Nie. Ale po kolei. Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Teraz władza sądownicza dodatkowo ma jeszcze powiedziane, że sądy i trybunały są władzą odrębną, niezależną od innych władz. To nie jest tak, że ci sędziowie wcześniej byli niespołeczni. Oni nie mają być społeczni. Nie w tym jest problem. Mają być wyważeni, mają być zanurzeni, mają rozumieć, że od rana do wieczora są sędziami, czyli muszą mieć... To nie jest zwykły zawód i to nie jest kasta, ale to jest niezwykłe zobowiązanie. Trzeba mieć dystans do samego siebie, trzeba mieć poczucie odpowiedzialności za to, co się robi. Ja państwu powiem, że w którymś momencie pracowałam na Białorusi, gdzie pracowałam z urzędnikami MSW i Chińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i tego się nie bałam. Natomiast potem musiałam jechać do Kazimierza i mieć szkolenie dla sędziów polskich i tego się strasznie bałam, bo robili wrażenie nadętych, którym się wydaje, że połknęli wszystkie rozumy. I tu jest pierwszy problem, że my przez całe życie, ja zaczęłam studia w latach 70., więc już po 68 roku. Myślę, że się wtedy coś zdarzyło, że żeśmy wyrzucili grupę profesorów, którzy byli, nie byli tylko i wyłącznie nauczycielami akademickimi, ale byli również uczonymi. I to, z czym się borykamy na uniwersytetach od tamtych czasów,
to jest to, że czasami zdarzają się uczeni, ale w większości macie Państwo do czynienia z nauczycielami akademickimi. A na uniwersytecie niestety powinni być uczeni, bo to nie jest tylko kwestia posiadania wiedzy w pewnym zakresie, ale również kwestia posiadania szerszych horyzontów i poczucia odpowiedzialności za to, co się robi. Ja przez 4 lata studiów, bo wtedy one trwały 4 lata, nigdy nie miałam wykładu z etyki. Myśmy wprawdzie mieli na pierwszym roku wykład z filozofii bardzo ważny, teraz studenci to dostają na 5 roku, to jest po prostu zbrodnia. I trochę żeśmy wyknęli socjologii, trochę psychologii społecznej, ale generalnie nic. I teraz na aplikacji, na której miałam przyjemność być, mieliśmy tą przyjemność, że był również syn ówczesnego ministra sprawiedliwości. Więc mogliśmy sobie zażądać, że będziemy mieli praktyki w zakładach psychiatrycznych, że będziemy mieli praktyki w więzieniach, że będziemy mieli praktyki z kuratorami i my żeśmy naprawdę przez te 2 lata mieli fantastyczne, plus szkolenie było marksistowsko-leninowskie, czy jakieś tak, które mogło być genialne, bo składało się z 3 przedmiotów, filozofia, ekonomia, socjologia i to mogło być świetne, ale to dostawało jakiś bubek z Politechniki, który po prostu brał kupę kasy, a myśmy tracili czas, prawda? Natomiast nikt nas nigdy nie uczył, w jaki sposób objaśniać, co ja jako sędzia robię. W jaki sposób ja wydaję wyrok? Czemu to służy? W jaki sposób to wpływa na człowieka? Ale muszę Państwu powiedzieć, że te szkolenia, ja szkoliłam sędziów, to był czas, kiedyśmy wprowadzali mediacje, negocjacje, konferencje sprawiedliwości naprawczej. I właśnie moje duże zdziwienie, pozytywne, to było takie, że sędziowie, którzy się zajmują sprawami gospodarczymi, często bardzo młodzi, byli wybitni. To byli ludzie, którzy wiedzieli, co robią, którzy naprawdę byli poświęceni swojemu zawodowi. Sędziowie rodzinni, wychodzący z tego społeczeństwa, więc konserwatywni, więc tradycyjnie myślący o wszystkim i nieumiejętnie, nie potrafiący myśleć inaczej niż tradycyjnie, ale oddani swojej pracy. Więc to nie byli ludzie, którzy się wyłamywali, tam się zdarzały okropne przypadki bandytów. I to nie było też prawdą, że nie umieliśmy tego eliminować, bo to też było eliminowane w niedostatecznym stopniu, ale było. Czyli najgorsza rzecz, która się działa, to było właśnie to, że ci sędziowie byli mało komunikatywni. Naprawdę. I często to też było widać. Sędzia, który się lepiej czuł w swojej pracy, on miał zupełnie inną komunikację z ludźmi. On się nie przejmował. Ten, który się nie najlepiej czuł, chował się za tą togę i za rolę, jaką wypełnia. I robiłam badania, co ludzie potrzebują w sądzie. Co ludzie potrzebują w sądzie? Kompetenci, chodzi o ludzi, którzy przychodzą. Co potrzebuje człowiek, który przychodzi? Sprawiedliwości. Co naprawdę potrzebuje? Żeby go wysłuchać. Do wyjaśnienia. Przede wszystkim ludzie potrzebują krzesła, żeby móc na nim szklankę wody. To jest druga rzecz. Chyba na trzecim miejscu informacji. Gdzie ja kurde jestem? Co tu się dzieje? Gdzie ja mam z tym pójść dalej? Trzecie. Ale te pierwsze 2, jeżeli sędzia nie potrafi przejść przez to, że ja muszę stać, jeśli mi patrzyli, jakie informacje. Dlaczego ja mam pytać kobietę, po której widzę, że ma więcej niż 18 lat, a ona jest Polką, więc ma wpojone, że nie może powiedzieć, że ma 65 lat, prawda? To jest głupotą, proszę Pani, głupotą totalną. Ale po cholerę ja mam ją wypytywać o to, prawda? Po cholerę ja mam wypytywać ludzi o ich adres zamieszkania, kiedy to sprawia, że ona nie będzie chciała mi mówić prawdy. Więc jest cała masa rzeczy, która by się dała, gdyby chodziło o sprawiedliwość i o rozwiązanie problemu. A tutaj chodzi o to, żeby ustalić prawdę materialną. Jak prawda ma być materialna, to ona nie jest prawdziwa. Tylko ona jest taka, żeby sędziemu się zgadzało, to następna rzecz bardzo prawdziwa. Teraz się to nie zmieni, teraz będzie tylko gorzej, bo do tych problemów, które już mamy, dołożymy następne. W sądzie nie liczy się niestety człowiek, ani sprawa. Liczy się statystyka i ptaszek. Trzeba być fajnym, prawda? Sędzia jest oceniany ze statystyki. Czyli nie może sobie, oczywiście, że może. Piwnik mogła sobie na to pozwalać. Piwnik mogła sobie pozwalać na to, żeby wydawać takie wyroki, jak trzeba,
I mam przechlapane w każdą stronę, no wszyscy jej nie lubią, prawda? Ale czyli trzeba mieć jeszcze charakter, to znów, Łętowska mówi, to trzeba mieć te trzy rzeczy, wiedzę, nauką, aksjologię, no i niezbyt elastyczny kręgosłup. My tego sędziom w trakcie studiów i po studiach nie dajemy, ale jeszcze za moich czasów to była aplikacja, która się robiła w sądzie. Czyli na co dzień byliśmy w tym sądzie, widzieliśmy, jak on funkcjonuje, a teraz jest jakaś szkoła, gdzie ja przychodzę i tych patronów. To ma nauczyć tego sędziego, jak on ma pracować. Więc to są wszystko, są autentyczne problemy. Również problemem jest to, że 70% spraw, które trafiają do sądu, nie powinny tam trafić. One powinny być wcześniej rozwiązane, a nie są rozwiązywane, bo nie mamy zaufania. Do policjanta, do kuratora, do prokuratora, do samych siebie, do urzędnika. I tak. Czyli tak naprawdę brak zaufania do samych siebie i do urzędów. Do urzędów to jest wynik władzy, do samych siebie to jest bardziej skomplikowane, sprawia, że system sądowy nie działa. Ale teraz to, co się stało, to jest to, że ludziom łamią kręgosłupy. Wiecie Państwo, człowiek, który idzie do pracy, nawet sędzia, nie powinno być tak, że musi być codziennie bohaterem. Większość z nas. Bohaterem powinien być prezydent, bohaterem powinien być posłowie. To są ludzie powołani do bohaterstwa. Idziesz tam, kurde, oni mają być tacy, jacy są. Przypatrzcie się Państwo, to nie jest... Pani powiedziała, że tam poszli najgorsi z nas? Nie, proszę Państwa, poszli przeciętni. My tacy jesteśmy. My tacy jesteśmy. I nie wiem, czy szkoła to poprawi, czy coś jeszcze. Ja myślę, że może strasznie dużo. To, co tu robicie, to jest niesamowite. Naprawdę. Więc trzeba to docenić. Bo to jest działanie poprzez przykład, poprzez wzór i poprzez wzajemną uprzejmość. Więcej uprzejmości. I nie wiem, czy to się... Bo jeżeli... O, się, przepraszam, proszę to po prostu w jakiś sposób cyknąć. To jeszcze nie jest. Nie wyłączyłam. Znajomości techniki też się przyda. Ale dobrze, że to nie jest koncept. Także nie wiem, czy Pan odpowiada na Pani pytanie, ale te próby, jeszcze proszę zobaczyć, jakie były próby zdyskredytowania sądu? Kiełbasa ukradziono? Co jeszcze tam było? 50 zł. 50 zł? Spory. I oczywiście, że te 50 zł powinien polecieć. Za tą kiełbasę poleciał chyba. Za kiełbasę nie poleciał, za kiełbasę poleciał. Za 50 zł nie poleciał. I powinien powiedzieć, że 50 zł poleciał. Sąd najwyższy uznał, że to było przypadkiem. Tak. Pomimo to, że to było ewidentnie pokazane na wideo, jak koleś bierze. No tak, ale jak leżą i biorą pieniądze. Nie, on brał, miał portfel w jednym ręku, a tutaj wziął. Prawdopodobnie powinni właśnie ze względu na to, że to dotyczy sędziego, zastosować surowsze kryteria. Powinni. Ja się z tym zgadzam, ale czy mieliście Państwo informacje o wyrokach niewłaściwych? A przecież my znamy, nie będę ich wymieniła, sytuacji, gdzie... Znaczy dla mnie sprawdzenie, jak dochodzi do tego, że skazujemy człowieka, który jest niewinny. Trzymamy go 18 lat. Tak. Jak trzymamy? Ale ja mam pana Borszcza, który cały czas siedzi w więzieniu. Jeszcze? Tak. Który jest w podobnej sytuacji, prawda? Gdzie są prawdziwi sprawcy kryci. To są problemy. I takich spraw oczywiście u nas też jest sporo. A nie tam półki na kosy. Generalnie przyczepić mikrofon. Tak, jeżeli z sądu, co druga osoba wychodzi raczej niezadowolona, bo jeżeli są dwie strony, to jedna wygląda, druga przegrywa. Ja tylko szybko powiem, że robiąc badania w więzieniach, pytałam się, jaka nagroda najbardziej Panu odpowiada. Badania dotyczyły przyczyn niepowodzenia okresu próby przewarunkowego w terminowym zwolnieniu. Najsłyszałam tak, nagroda, pochwała, to się Pana mówi, kurde, mol. Ja jestem z uniwersytetu, nie z ministerstwa. Ja chcę wiedzieć prawdę. Ale to prawda, mówią panowie. Bo jak nie ma pochwał, to nie ma warunkowego przedterminowego zwolnienia. Z drugą rzeczą tak samo, z trzecią rzeczą tak samo. Ale zrobiłam jedną rzecz, bo oni wszyscy niewinni. Dość.
I okazało się, że jak oni są niewinni, to nie mają na myśli to, że oni są niewinni, tylko że dostali nieuczciwy wyrok. No to ja się ich pytam, to panowie, to ile byście sobie dali? Ludzie dostawali różne wyroki, rozumiecie państwo? Taki, co dostał 10 miesięcy, dałby sobie 8. Taki, co dostał 2 lata, dałby sobie roki 8 miesięcy. Taki, co dostał 5 lat, dałby sobie 4,5. Kurde demol. Ja tym sędziom mówię, co za problem? Zróbcie to. Dajcie im taki wyrok, jaki oni poczuwają się. Naprawdę. Nam to by nie robiło różnicy. I ja mam paru sędziów, którzy mówią, że to robią. Więc to jest to, co załatwiało sprawę. Tak była fajnie. Ad vocem. Ad vocem. Można? Ad vocem. Można? Chwileczkę. Z tymi wyrokami to jest tak, że robiłem film w 1979 roku, robiłem film w OKS-ie, o Środowisku Stosunkowo-Ekonomicznego. To jest takie coś, co państwo może wiecie, o czym mówię, to tam trafiano na podstawie wyroku. Po wyroku i 10 w ogóle nie wyroku, nie wyroku, tylko recydywista zostawał tam umieszczony od 18 miesięcy do 5 lat. Ja tam zrobiłem psychodramę, w której pokazałem zabójstwo. Wysięliśmy do materiału, zrobiłem, pokazałem im zabójstwo i oni odegrali to zabójstwo. Po czym odwrócili im rolę i oni nie mieli być sądem. I oni sobie dawali KS-a. Wszyscy, wszyscy. I to było dosyć straszne, dlatego że okazało się, że oni sami w tej swojej roli, jako sędzia, są ostrzejsi niż sami podejmujący. Dzień dobry Pani Profesor, ja się może najpierw przedstawię. Nazywam się Edwin Leśniak. To będzie pytanie typowo wyborcze, gdyż jestem kandydatem do Rady Warszawy z Woli. I mam pytanie, bo codziennie się spotykam z mieszkańcami. I ich niepokoi jedna rzecz. To znaczy, niezależnie jaki będzie wynik wyborów samorządowych, które mamy już w przyszłą niedzielę, czy on będzie pozytywny dla partii rządzącej, czy też negatywny, to i tak będzie jeden dla nich słuszny. Bo oni przyjmują sądy, przyjmują prokuraturę, przyjmują wszystko. Mimo że ja się spotykam z rozmawiającymi codziennie z ludźmi, bo mój dzień się zaczyna już codziennie o godzinie 6 rano na ulicach Woli. Spotykam się z ludźmi i niezależnie co ja robię, czy ja rozdaję ulotki, czy z nim rozmawiam, nie wiem, rozdaję jabłka, zwieszam gdziekolwiek swoje plakaty. Jeżeli rozmawiam z ludźmi, mówiąc już tak młodzieżowo face to face, to jest ok. Ale jeżeli ja gdziekolwiek próbuję siebie agitować, to na następny dzień tego nie ma. Ewidentnie ja widzę, mogę jeździć nawet na rowerze po swojej dzielnicy, samochodem się poruszać, to jest zrywane przez po prostu ludzi z PiS-u. Ja się nie rozwieszam gdziekolwiek, jakkolwiek, oni to zrywają i wieszają siebie. Moje tylko zostanie pozostałość, oni się wieszają wszędzie, na komendach policji, na kościołach, na szkołach, na przedszkolach, wieszają się gdziekolwiek mogą. I to jest dla mnie, chciałbym po prostu szybkie pytanie, co ja mam mówić ludziom, bo ludzie się autentycznie boją, że powrócą czasy, słusznie minione, że znajdzie mi, że prokurator będzie, znajdzie mi człowieka, a ja na niego dowodzę. Że nie będzie żadnej wolności, żadnej możliwości. Świetna, pan powinien wiedzieć, jak będzie powiedział, to co pan przedstawił jest genialny, tak naprawdę dokumentowana rzecz. Bo tak będzie wtedy, kiedy nie będzie konkurencji, tak będzie wtedy, kiedy nie będzie innego głosu. Dokładnie, dokładnie. I że, no powiem szczerze, też są zastraszania. Jest jedna kontrkandydatka, ona jest jedynką z list PiS-u. Ona zastrasza sklepikarzy, zastrasza restauratorów. Mówi, że ich okręt dobrej zmiany nie zatoni nigdy. Ostatnio, jak rozmawiałem, porównałem okręt PiS-u do tysiącletniej Rzeczy Hitlerowskiej. To się bardzo oburzyła. Ja do Titanica wystarczyła. Ale chodzi o to zastraszanie. Co z tym zrobić? Bo naprawdę ludzie się mogą cokolwiek powiedzieć. No dobra, ale to oni pójdą do wyboru i postawią kartkę. O, ja pójdę, o ile nie będą śledzeni, bo też tak się przypadki. Ale przecież niech będą śledzeni. Nie mają się postawić taką kreskę, jak chcą. To jest tytanie. To jest taki okres. Ale zrozumcie państwo, to naprawdę jest tytanie. Tylko proszę się nie bali. Tylko problem jest z tym, żebyśmy my przy okazji nie poszli. Moje pytanie jest takie, bo pani tutaj cały czas przewijał się temat edukacji, prawda? Edukacji takiej społeczeństwa.
bywa, można powiedzieć, w różnych przypadkach. Dla mnie jest teraz ciekawa rzecz, która się wydarzyła. Mianowicie powstała tak zwana konstytucja dla nauki. I ta konstytucja dla nauki, uważam, absolutnie zniszczy szkoły wyższe. Dlatego, że teraz szkoły wyższe nie będą musiały zatrudniać już profesorów, tak naprawdę, ludzi, którzy mają nawet habilitację, dlatego, że bardziej będzie im się opłacało zatrudnić nawet magistra, który może wykładać, bo jest to tańsze. Oczywiście tam będzie dopiero za rok jakaś tam komisja powstanie, która będzie badała, jak to wygląda na uczelniach, prawda, czy ta ranga uczelni się nie obniżyła, ale to, co się, nie wiadomo jak to się skończy, prawda, to już obowiązuje. Uczelnie, można powiedzieć, z tego skorzystały, głównie dotyczy to uczelni prywatnych, dlatego, że to obniża ich koszty, a o co chodzi, prawda? Studentów jest mniej, więc zależy im na tym, żeby te koszty obniżyć. I teraz co się stanie? To społeczeństwo znowu będzie niewyedukowane. Kto ich będzie uczył? Będzie ich uczył magister, który dopiero skończył studia, będzie ich wykładowcą. Bo tak się uczelnie opłaca. Jak pani to odbiera na przykład, bo ja mówię, tutaj odnoszę się w tym momencie do uczelni prywatnych, a jak to jest na przykład na uniwersytecie? Czy to też, można powiedzieć, ta wspaniała zmiana, ta konstytucja dla nauki objęła uniwersytet? I jak to wygląda? To jest znów ten sam problem. To jest ogromny problem. Bo oczywiście my żeśmy protestowali przeciwko tej ustawie i ja nie mam zaufania do Gowina. On rozwalił system wymiaru sprawiedliwości bardzo poważnie. Prowadzi do tego, że pozbawiamy ludzi wolności na podstawie prawa cywilnego i trzymamy ich bez żadnej podstawy. To jest groźne. To jest groźne. A teraz się wiąza rozwalanie nauki. Ale jednocześnie, proszę pamiętać, naprawdę proszę Państwa, to nie jest tak, niestety, że sam tytuł o czymkolwiek świadczy. Od wielu lat, od pani w tej całej Kudryckiej. Od czasu Kudryckiej to idzie w tą stronę. A ja miałam nieprzyjemność brać udział w paru habilitacjach, gdzie uczciwie pisałam negatywne opinie. O wiele łatwiej się przy opinie pozytywne. I jak mam doktoraty, które są fantastyczne. Miałam ostatnio genialne, naprawdę genialne doktoraty na UJ-cie. Więc tam widzę, że poziom się trzyma. Doktorat genialny, habilitacja zjeżdża. Więc to już zjeżdża od jakiegoś czasu. No i zobaczymy. No. I niestety, myślę sobie, że za 100 lat, kiedy będą opisywać ten czas, to będą to określać jako neośredniowiecze, jeśli chodzi o ten poziom nauczania. Ale żeby nie było, ja mam sama świadomość, naprawdę, że uczestniczę w niszczeniu poziomu nauczania i bardzo mnie to męczy. Wykładam kryminologię, która zawsze cieszyła się powodzeniem. I przyszedł moment, studenci uczestniczący, studentki mieli, ponieważ wykład jest duży, a ja muszę wystawić ocenę, to egzamin polegał na trzech częściach. Pierwsza część, przez całe lato czytam książki, które mówią coś tam o prawie i mają wziąć sobie jedną pozycję z listy przekazanej i pokazać, jak to prawo, które my tu uczymy, wygląda w życiu. Esej na nie więcej niż 8 stron. Niektórzy pisali genialne rzeczy, niektórzy pisali słabe i ja widziałam, na jakim poziomie są studenci. Drugi poziom zdawania egzaminu polegał na tym, że mają iść do sądu, tam gdzie nie ma kamer, i posiedzieć na sali sądowej, zobaczyć, jak cholera wygląda ten wymiar sprawiedliwości i z tego trzeba wszystkie akty prawne, bo ludzie nie mają się uczyć przepisów na pamięć. Ktoś, kto wymaga poznania przepisów na pamięć, jest idiotą, koniec. I były pytania takie problemowe, na które trzeba było odpowiedzieć, prawda? No i wszystko szło dobrze, aż przyszedł moment, kiedy studenci powiedzieli, zaraz, ale to gdzie indziej to my dostajemy zaliczenie za to, że jesteśmy. A ja mam dwie panie doktor, które muszą prowadzić ćwiczenia, muszę im zapewnić ćwiczenia. No to na początku zdjęliśmy czytanie, później zdjęliśmy sąd. Na koniec teraz to chyba by dawała lizaki za to, że przyjdą. I wiecie Państwo, to nie jest
jest bez efektu, bo ja mniej wiem, co ci studenci wiedzą, pomimo tego, że prowadzę bardzo interaktywne zajęcia, ale dużo i to nie jest bez efektu na to, czy oni się uczą pisać, czy nie, argumentować, czy nie, myśleć, czy nie. Czyli niestety, a jeżeli ja bym nie miała o jednego studenta za mało, to grupa się zamyka. Czyli już dawno przestaliśmy myśleć. To nie jest, znaczy COVID to dożyna, ale wcześniej to też działało. Poza tym, szczerze mówiąc, 6 tysięcy studentów na Wydziale Prawa? A gdzie jest miejsce? To znaczy studenci robią dziesiątki rzeczy. Naprawdę to nie jest tak, że oni są źli, oni są wspaniali. Natomiast duże wydziały są wydziałami, które są anonimowymi, ciężkimi. I to jest przerób. No. Gdzie jest, właśnie prawo na co dzień było takim miejscem, gdzie się wszyscy znali, gdzie było fantastycznie. Później ci studenci się dostawali na każdą aplikację, bez żadnych pryców, bo zaczynali zupełnie inaczej myśleć. I jednak zupełnie inaczej, chyba w Ameryce ja miałam powiedziane, możesz mieć maksymalnie 2 przedmioty i 8 godzin pracy poza uczelnią. Które pracowałam w takim projekcie nastawionym na uniewinnianie kobiet siedzących w więzieniach za zabójstwo swoich przemocowych partnerów i to mogłam sobie na to pozwolić. A tutaj przyjechałam i mi powiedzieli od razu, minimum 4 przedmioty, jak sobie pracy nie znajdziesz na zewnątrz, to twój problem, prawda? I ludzie, którzy nie pracują na zewnątrz, a będzie tylko na uczelni, to nas jest mniejszość. I prawdę powiedziawszy, to nie jest tak, że na Wydziale Prawa zarobki są złe, bo myślę, że one nie są złe. Natomiast na innych wydziałach chyba są mniejsze. I co wtedy? Chociaż podobno to jest teraz inaczej. Więc to, na to się składa wiele etapów. To nie jest tak, że GOWiN to dożyna, ale wcześniej już co innego się liczyło niż poziom nauczania, student i to, żeby temu studentowi poświęcić czas. Cośmy zrobili z tym kraju? Musimy po trochę zmierzyć do końca. Ja bym chciał jeszcze jedno pytanie zadać, które się tak naprawdę przywija w bardzo wielu rozmowach i słyszymy je na okrągło. Zróbmy coś z tym szybko, bo oni nam wszystko zniszczą. Czy to się da coś zrobić szybko? Nie, ale państwo robią szybko. To, co teraz tu robicie, to jest robienie szybko. To jest tak naprawdę, to nie jest kwestia oporu, ale kwestia świadomości i kwestia bycia. I bycia widzialnym to jest... Poza tym jesteśmy w Polsce, to jest kraj bałaganiasta. Po jednej i po drugiej stronie. Więc nie poddawać się temu, że to wszystko zniszczą, bo nie zniszczą wszystkiego. To póki co... Dokładnie. Oczywiście są straszne straty finansowe, straty... Jest moralne. Jest to fatalne niszczenie. Tak, jest niszczenie tego, co się wybudowało. Naprawdę, jeżeli chodzi o kapitał. Ale też jest uświadomienie sobie, ile było braków w pracy, jeżeli chodzi o kapitał kulturowy, kapitał społeczny, równościowy. To, że PiS ma takie poparcie, to znaczy, że cała masa ludzi dopiero, nie, dopiero teraz się to dobrze poczuła. To wprawdzie są ludzie, którzy zostali docenieni, choć nie znają języków, choć nie pracują, choć nie, nic nie robili, ale mogą takim nie panie Boże, stworzyłeś takim, masz i tak jest dobrze. No i być może musi być taki czas, kiedy ci ludzie będą się tak dobrze czuli właśnie, bo nie jest, ja się bardzo źle tu czuję, znaczy ja mam takie poczucie, że jestem, robię fantastyczne rzeczy, mam kapitalne środowisko, żyję szalenie intensywnie, ale w kraju, którego nie lubię w tej chwili. No a gdzie indziej jest cudowna ulica, parę fajnych ludzi, ale nie ma tego wszystkiego, więc nie ma co narzekać, no taki jest historyczny czas. O ile, znaczy wiecie państwo, my nie bierzemy pod uwagę z tego, że jest sytuacja globalna. I nie chcę straszyć Chińczykami, ale polityka wobec Chińczyków jest nieodpowiedzialna. To są ludzie niesamowici, nastawieni na pójście do przodu. Tam brakuje miliony kobiet. W związku z tym oni muszą coś zrobić, żeby zapewnić sobie trwanie. I w związku z tym wykorzystują takie słabe państwa jak nasze, żeby mieć furtkę do Europy i ją przejąć. W związku z tym trzeba się liczyć, znaczy nie, kto z państwa się już uczy mandaryńskiego, to naprawdę nie może. Ale takie obniżanie, ja się dlatego boję, bo
Chiny to jest fantastyczny kraj. I jestem pełna podziwu dla Chin, ale tam jest inna kultura. Oni są wdrożeni do życia bez poszanowania ich indywidualności i bez uznania praw człowieka. My jednak żeśmy się przyzwyczaili do tego, że się trzeba z nami liczyć i sobie cenimy wolność. Wolność, swobodę. Chińczyk ceni sobie miskę ryżu, którą ma. I to, że nie jest głodny. I to, że może być rower. Chiny już nie mają rowerów tak naprawdę. Teraz te miasta robią dużo, żeby ludzie starali się jeździć na rowerach. Wszyscy jeżdżą na motorach. I to jest. Mamy zupełnie inne opcje co do życia i potrzeby. I jak się jest stary w wieku lat 40, to pan się wie, że się znika, prawda? A my będąc ciągle z pan młodości stabilnej w wieku lat 70, mam ochotę żyć. No więc to jest to zderzenie, które jest niebezpieczne. I to trzeba naprawdę wziąć pod uwagę. Są Indie, jest Afganistan, jest Pakistan, a my tak żyjemy, jakby tego świata nie było. A tam się dzieje to, co będzie oddziaływało na nas. No. Proszę Państwa, czas na napisy tęczowe. Chciałbym po pierwsze serdecznie podziękować Eli Pawłowicz, która pomogła zorganizować to wydarzenie. Serdecznie podziękować wszyscy pani profesor. Również dziękuję serdecznie państwu. Kończymy transmisję.